zaraźliwa życzliwość. To jest takie zaraźliwe. Tu nawet nie wypada być nieuprzejmym. No nie wypada. I to jest naprawdę cudowne. Polska mogłaby tak wyglądać. Tak, że ludzie się uśmiechają, że są życzliwi, że nie mają drugiemu za złe i że go nie podejrzewają o nic. Że nie snują jakichś spiskowych teorii i tak dalej. Tak mogłoby być. I mam nadzieję, że tak będzie jeszcze. Ja ciągle nadziei nie tracę. Zobaczmy, co się dzieje. Zawsze, coraz rzadziej jesteśmy winni my. Kiedy ja pieprznę Błażeja, to, no jasne, to będzie oczywiste, że ja jestem winien, ale kiedybym go obraził w jakiś bardziej zawalowany sposób albo rąbnął mu jego tekst z Tygodnika Powszechnego, to my zawsze to często zwalamy. Zawsze jest winny ktoś inny, przeważnie system. Wielkie korporacje, system, układy, jakieś tajne związki. A to jest nieprawda. Tak naprawdę suma zła na świecie to są poszczególne krople, które także wypływają z naszego wnętrza. Tego, i które tworzą, łączą się w potoki, a potem w wielkie rzeki. I to nie gdzieś tam jest zło. To nie dlatego, żeby was wbijać w fotel. Ale my przecież też mamy w sobie pewien udział. Jeżeli ja o kimkolwiek źle pomyślę, a to się przecież zdarza, no to też ze mnie wypływa taka kropla nienawiści i mam, uważam, moralną powinność się do niej przyznać. Tak, moja wina. No to jest bezsensowne. No to jest osoba, która naprawdę musi nie mieć nic lepszego w życiu do robienia, jak siedzi przy komputerze i jeszcze takie złą energię wysyłać. Przecież ta zła energia wraca. Ja bardzo wierzę w to, że jak wysyłamy złą energię, to energia wraca. Mnie zawsze jest smutno takich osób, wiesz? Bo to jest takie przykre, no, siedzieć i tak hejtować, może coś innego robić. Kiedy przyszliśmy do TVN-u, rozpędziliśmy się, nabraliśmy kolorków, rozpięliśmy pawi ogon, dobrze się poczuliśmy i więcej troszkę czasu poświęcaliśmy na antenie relacjom między nami, a mniej troszeczkę uwagi gościom. Dostaliśmy za to bęcki od widzów i słusznie, bo najważniejszy jest gość. I szybka ta uwaga, sensowna, konstruktywna, po prostu zadziałała na naszą korzyść. Natomiast jak będą to uwagi typu bagno, obrażanie, to krótko mówiąc, ani tego nie czytam, ani mnie to nie dotyka i mogą sobie pisać, co chcą. To oni mają problem, nie ja. Społeczeństwo jest tolerancyjne do momentu, w którym coś rozumie i akceptuje. Jak nie rozumie kogoś, to przestaje być tolerancyjny. Patriotyzm to jest wrzucenie złotówki do puszki Wielkiej Orkiestry, dlatego że to jest impreza, która... To jest akcja, która właśnie jest istotą patriotyzmu. My, Polacy, zrzucamy się na to, żeby pomagać sobie nawzajem, kupując jakiś sprzęt, którego państwo nam nie kupi, bo jego na to nie stać. Słuchaj, jest taka dziewczyna, ona ma fobię, to się nazywa po łacinie oczywiście w jakiś bardzo skomplikowany sposób. Ona się boi kur. A ja mówię, co? Czego się boi? Prawda? A kur, prawda? No i potem nasze zadanie było przejść przez kurnik, gdzie było mniej więcej 5-6 tysięcy sztuk tego szlachetnego ptactwa, prawda? I ja zobaczyłem tą dziewczynę, ona dostała spazmów, ona dostała histerię. Ja wtedy zrozumiałem, że bardzo fajnie jest się naśmiewać z tych wszystkich rzeczy, bo wydaje nam się to dziwaczne, prawda? Bo przydarza się, a dziwaczne jest dlatego, że przydarza się niewielu. Dlatego jesteśmy skłonni się z tego śmiać. Ale jak zobaczyłem osobę, która jest naprawdę zupełnie poważnie, szczerze, na granicy, strach totalny, prawda? Wtedy mi się odechciało śmiać. Wtedy zrozumiałem, że to, że mi się wydaje coś z perspektywy mnie, człowieka, który kur się nie boi, zabawne, dla kogoś innego może być źródłem skrajnej udręki. I to mnie też uczy właśnie pewnego rodzaju szacunku i nie nazywania pewnych rzeczy, zanim nie poznam tego dokładnie. I mówię, widzi pan, że jestem już dorąbany na amen. Chciało się panu tutaj tyle stać, tyle czekać i tak sobie pan miętosił w głowie tą swoją wypowiedź, bo to są ludzie, którzy nie słuchają argumentów, którzy wypowiedzą swoją kwestię, powiedzą z Bogiem, są szczęśliwi, trochę spuszczą ciśnienia i oni w ogóle nie wchodzą w dyskusję. I chciało się panu tyle stać, żeby tutaj księdzu, który cały dzień jest zmęczony, tam księdzu, nie księdzu, w ogóle człowiekowi.
przywalić na sam koniec. Mam czasami ochotę powiedzieć brzydsze słowo, nie przywalić, a przy. Ale ponieważ siedzę przed kościołem, to się raczej gryzę w język, chociaż nie wiem, czy tak będzie zawsze. Jeśli piszą, że jestem grubą świnią, baleronem, to mam to w dupie. Jeżeli jacyś ludzie chcą wylewać, nie wiem, pomyje na mnie, na przykład po ostatnim naszym wywiadzie na Onecie, to jest wolność. Mają, no niech sobie tak myśli. Tak uważa, proszę bardzo. Ja mu tego zabraniał nie będę, bo jak ja bym jemu zabraniał, to on będzie zabraniał mnie i będziemy sobie nawzajem czegoś zabraniali. No nie, po prostu mogę tego nie czytać i już. Oprócz hejtu spotkała mnie i spotyka w ostatnim czasie też ogromna energia sympatii ludzi i poparcia i dziękuję bardzo. Słów, które i postaw, które wcześniej, z którymi wcześniej nie miałem do czynienia. To znaczy byłem takim właśnie chłopakiem, do którego się może ktoś uśmiechał i robił sobie zdjęcie, ale dziś często ludzie mi mówią bardzo mądre, ważne i potrzebne mi słowa wsparcia. Także to jest, to zdecydowanie ma też wpływ na tę przeciwwagę, że mogę dziś powiedzieć tak, warto było. Mnie bardzo mocno siedzi w głowie takie mądre zdanie angielskiego sędziego, który powiedział, że więzienia to są miejsca, w których źli ludzie za pieniądze dobrych ludzi stają się jeszcze gorsi. Boję się tego, co jest nieznane. I stąd w ogóle wobec innych, dziwnych, inaczej myślących mamy często opór, który wypływa tylko z niewiedzy. Tylko z indolencji, tylko z braku wysiłku intelektualnego. Myślę, że w ogóle to jest ogólny problem. Jeżeli ktoś ma zaciśniętą, nienawistną gębę wobec kogokolwiek, to znaczy, że w środku ma jakiś problem z sobą i no i tak naprawdę nie chcę mówić, że jest prymitywem, ale coś w tym jest. Świat nie jest czarno-biały i nie zawsze ta słynna moja mojszość jest lepsza niż twoja twojszość. I właśnie, kurczę blade, no chodzi tutaj przede wszystkim o otwartość. Cholernie dużo, jak się zbliżały moje urodziny, w internecie było agresji: leśny dziadek, staruszek, dziadku, powiatowy, pełza już w ogóle w kierunku katakumb. Tylko przerażające jest to, mówię do tych, którzy tak piszą, że wy też będziecie kiedyś starymi ludźmi, ale nie będziecie mną. I to jest zajebiste. Nie sądźmy. To Jezus mówi, nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni. Mówi, nie wydłubuj z oka twojego brata źdźbła, bo sam masz belkę w oku. Wiesz po co Lech Wałęsa walczył o wolność? Żeby tacy jak ty mogli wygłaszać takie prawdy. I ja ci daję pełne prawo, aresztuj wszystkich. Aresztuj wszystkich. Masz prawo, bo każdy ma prawo do błędu takiego jak chce. Dziękuję ci bardzo. My się nie chcemy bić, my się chcemy całować. My się nie chcemy bić, my się chcemy całować, całować. A jeśli bomba, to tylko witaminowa. A jeśli rewolucja, to tylko seksualna. A jeśli tęsknota, to tylko chwilowa. Taka na moment, na sekundę, kiedy się schować pod kołdrę. My się nie chcemy bić, o nie! My się chcemy całować.
pić. My się chcemy całować, całować. A więc piąj się i walcz, lecz nigdy nie podnoś ręki. Ogień trzymaj w sercu, ale nerwy na uwięzi. A jeśli już przepaść i pustka między nami, to tylko taka na sekundę między ustami, a ustami cześć. Witamy Państwa na debacie Ja nie hejtuję, ja rock'n'rolluję, organizowanej przez Fundację Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy oraz Rzecznika Praw Obywatelskich. Celem naszego spotkania jest znalezienie i omówienie konkretnych rozwiązań zmierzających do ograniczenia zjawiska mowy nienawiści. Fundamentem debaty ma być rozmowa o zmianach w prawie, zmianach dotyczących funkcjonowania mediów, akcjach edukacyjnych i innych sposobach na walkę z mową nienawiści. Debata będzie nagrywana, fotografowana oraz transmitowana w mediach, w tym w telewizji i internecie. Uczestnicy debaty wyrażają zgodę na wykorzystanie wizerunku do celów przeprowadzenia transmisji i relacji medialnej z wydarzenia, a także do innych działań Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, wynikających z debaty, mających na celu walkę ze zjawiskiem mowy nienawiści i popularyzowania idei dyskusji społecznej pozbawionej nienawiści i pogardy w stosunku do innych osób.
Ideą debaty jest wymiana poglądów w szacunku, uszanowaniu godności i wolności poglądów innych osób z zachowaniem zasad współżycia społecznego. Jeśli nie zgadzają się Państwo z jakimkolwiek założeniem debaty, mogą Państwo opuścić salę. Życzymy udanej dyskusji. Hejt mi nie gra. No hate, just rock. Witamy bardzo serdecznie. Tutaj za moment na tych krzesłach usiądą nasi goście. Witam ja, Jurek Owsiak, oraz Rzecznik Praw Obywatelskich, pan Adam Bodnar. Tytułem wstępu tylko powiem, kto tutaj będzie dzisiaj razem z nami, a później oddam głos panu rzecznikowi, aby dał taki wstęp do tej naszej dzisiejszej dyskusji. Rozmowę prowadzi Bartosz Węglarczyk, a w panelu udział wezmą Rafał Pankowski, socjolog Stowarzyszenia Nigdy Więcej, Anna Błaszczak-Banasiak, prawniczka Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Joanna Grabarczyk, działaczka społeczna, koordynatorka projektu Hate Stop. A także mamy swoich ekspertów. Witam Zbigniewa Hołdysa, a także Bogusława Stanisławskiego, współtwórcy Amnesty International Polska. Dzisiejszą debatę ilustrują na żywo duet The Inkers, czyli Magda i Dorota. To później wszystko będzie licytowane. Będziemy się cieszyli, że coś takiego powstaje. Tłumaczenie na polski język migowy zapewnia Karina Aksenczuk, czyli komunikacja bez barier. Moi drodzy, tak jak tytułem wstępu powiedzieliśmy sobie, że chcemy, abyśmy tutaj dzisiaj porozmawiali, abyśmy wymienili sobie poglądy, dlatego ta pierwsza część naszego panelu to bardziej będziemy mówili o stanie rzeczy, co się dzieje, jak to wygląda od takiej strony i litery prawa, i od strony rzeczywistości. Druga część, będziemy próbowali znaleźć antidotum i to takie, które jest po stronie pana rzecznika, bardzo formalne, ale także po naszej stronie szukamy wszelkich form happeningowych, idziemy w kierunku narracji Monty Pythonowskiej, jakiejkolwiek, aby sobie z tym dać radę. Zwłaszcza jeżeli chodzi o ludzi młodych, ludzi, którzy się uczą, którzy są uczniami szkół, którzy, jak okazuje się w badaniach, bardzo, bardzo są tym hejtem objęci. To jest różna forma tego hejtu. Jeszcze raz witam bardzo gorąco. Myślę, że dzisiejsza dyskusja, już wiemy, jakie ma warunki, jakie ramy sobie ustanowiliśmy. Każdy z Państwa dostał od nas naszą koszulkę, ale to także zgoda, że będziemy mogli tworzyć taką grupę wsparcia. Chcemy taką grupę wsparcia stworzyć. Przed wejściem wisi nas duży baner. Zapraszamy po dyskusję, aby sfotografować się, abyśmy mogli się pokazywać innym ludziom, że jest grupa wsparcia, która myśli o tym, aby sobie z tym dać radę. Rozumiem, że Państwa obecność tutaj, Was wszystkich, jest właśnie tym pozytywem. Czyli chcecie nam wszystkim pomóc, bo to nam przyświeca i to jest takim celem naszym, abyśmy dzisiaj skorzystali z tego miejsca, z piątku, samo południe, piękna pogoda obok. Przywitał Was zespół Happy Set, a te fragmenty, które są z Akademii Sztuk Przepięknych, z najpiękniejszego festiwalu świata. To są fragmenty, które chcieliśmy Wam przytoczyć, naszych gości, których zapraszamy na dyskusję, rozmawiamy z nimi i ten temat jest także obecny przez cały czas. On się przewija, ponieważ wszystkich nas dotyczy. Oddam teraz głos panu Rzecznikowi Praw Obywatelskich, a później będę prosił naszych panelistów tutaj, aby zajęli miejsca. Proszę bardzo, Adam. Biorę od ciebie mikrofon. Szanowni Państwo, bardzo serdecznie chciałbym Państwa przywitać na debacie. Bardzo dziękuję, Jurku, za to, że możemy razem organizować debatę. I warto wspomnieć, dlaczego ona się w ogóle odbywa. Bo przecież temat walki z mową nienawiści, walki z hejtem jest znany od lat. To nie jest temat nowy, ale po tragedii w Gdańsku, po zabójstwie pana prezydenta Pawła Adamowicza, my się spotkaliśmy z Jurkiem i zaczęliśmy się zastanawiać, co można zrobić razem, aby właśnie ograniczać, aby wyeliminować zjawisko hejtu w naszym życiu społecznym. I wtedy ustaliliśmy, że właśnie taka debata jest potrzebna. Debata, która ma cel moim zdaniem większy niż tylko zastanowienie się nad rozwiązaniami prawnymi, ale właśnie cel taki, aby się zastanowić, jak można być może ten trend odwrócić, ten trend narastania mowy nienawiści.
Moim zdaniem obecnie to nie jest czas tylko i wyłącznie na diagnozy, na takie, można powiedzieć, zastanawianie się, że jest źle, dlaczego jest źle, kto z nas miał jaki przypadek i dlaczego go ten przypadek zabolał. Bo wydaje mi się, że każdy z nas to wie, to przeżywa. Tylko zastanowienie się, co trzeba zrobić, co konkretnie trzeba zrobić, ale też w jaki sposób doprowadzić do realizacji tych rekomendacji, które są przedstawiane od lat przez organizacje pozarządowe, przez naukowców, przez moje biuro, przez osoby, które się tym zajmują od lat, ale które nigdy nie trafiały na taki, powiedziałbym, podatny grunt. Nigdy, mam wrażenie, że czasami bardziej się zajmujemy dobrymi praktykami, a nie tym, jak osiągnąć efekt skali i faktycznie problem rozwiązać. I teraz mam nadzieję, że ta debata spowoduje, że my będziemy mieli wielką determinację, aby faktycznie coś zmienić w naszej rzeczywistości społecznej. Dlaczego tak? Dlatego, że po pierwsze, to jest moim zdaniem jeden z najważniejszych problemów społecznych w Polsce. Problemów społecznych i problemów politycznych. Po drugie, ponieważ hejt stał się częścią naszego życia. Codziennie tego doświadczamy w różnych sytuacjach, w różnych okolicznościach. Dlatego, że może dotknąć każdego i każdy może stać się w danym momencie ofiarą. Nie tylko mniejszości, nie tylko grupy tradycyjnie dyskryminowane, ale osoby, które czasami coś powiedzą za dużo albo po prostu wyrażą swój pogląd i który się nie spodoba większości w danym momencie. Wreszcie hejt moim zdaniem rozbija nasze więzi społeczne, niszczy te więzi społeczne, bo powoduje strach, zmienia nasze zachowania, zmienia nasze relacje, dzieli ludzi. I dlatego to jest, uważam, zadanie dla nas wszystkich. Zadanie dla polityków, dla działaczy, aktywistów, nauczycieli, sędziów, prokuratorów, działaczy organizacji charytatywnych, dla rodzin, dla kościołów, dla dziennikarzy, aby sobie z tym poradzić. Bo to jest problem, który dotyka wszystkie grupy społeczne, wszystkie grupy wiekowe w Polsce i możemy, każdy z nas pewnie miałby na ręce przykładów, które mógłby podać jako właśnie przykład tego hejtu i tego, jak po prostu najzwyczajniej w świecie albo się źle poczuł, albo wręcz mogło to doprowadzić do największych tragedii w naszych życiach. I uważam, że należy o tym dyskutować, zanim będzie za późno, zanim doprowadzimy nasz kochany kraj do takiej sytuacji, w której no już w zasadzie nie będziemy w stanie ze sobą w ogóle rozmawiać, tylko będziemy się wymieniali coraz to bardziej nienawistnymi komentarzami i uwagami. Dlatego chciałbym, żeby ta debata dzisiejsza doprowadziła do odwrócenia tego trendu społecznego. Mam nadzieję, że ta debata, tak jak to hasło głosi, będzie okazją do zastanowienia się i spowodowania, że zrezygnujemy z używania języka nienawiści na rzecz języka, który charakteryzuje się szacunkiem dla drugiego człowieka, akceptacją, próbą zrozumienia poglądu, twórczą krytyką i tym, że możemy po prostu ze sobą normalnie rozmawiać bez tych wszystkich epitetów, bez tych wszystkich brzydkich słów. Bo my to naprawdę potrafimy. My potrafimy tak ze sobą rozmawiać, tylko gdzieś się chyba zapętliliśmy i gdzieś poszliśmy z tym wszystkim za daleko. Bardzo serdecznie dziękuję za spotkanie dzisiejsze i liczę na świetną debatę. Proszę Państwa, dla pokrzepienia serc możemy tylko powiedzieć, że nie dotyczy to tylko nas, Polaków, to dotyczy całego świata. Facebook chyba wczoraj czy kilka dni temu wydał takie oświadczenie, że będzie walczył z tą mową nienawiści. Tutaj głównie poszedł w kierunku takiej supremacji białej rasy. Możemy być dumni ze swojej rasy, ale nie możemy obrażać przy okazji innych. A więc te tematy są poruszane na całym świecie i cały świat tym żyje i być może to, co się wydarzy tutaj u nas, będzie czymś wyjątkowym. Chcielibyśmy, żeby tak było. Biorąc na przykład Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, nagle się okazuje, że w tym samym kraju, który może być tak widziany gdzieś z kosmosu dosyć słabo, jeżeli chodzi o takie związki społeczne, o takie bycie w społeczeństwie, o takie zgranie, czyli tworzenie takiej drużyny, która sobie może pomagać, fundacja pokazuje, że jesteśmy wyjątkowi, niesamowici, nieprawdopodobni. Dosłownie kilka dni temu zaczęła się zbiórka dla Łukasza i w ciągu 2 dni uzbierano wszystkie pieniądze, które są potrzebne na jego leczenie. Czy mamy zastąpić właśnie Ministerstwo Zdrowia, czy mamy zastąpić Narodowy Fundusz Zdrowia, robiąc to sami? To tak też nie powinno być, ale z drugiej strony pokazaliśmy, że możemy.
A więc to jest taki bo niezwykle pozytywny w tym wszystkim obraz, że kiedy spotykamy się na najpiękniejszym festiwalu świata, którego fragment wam dzisiaj pokazywaliśmy, tworzymy wielkie miasto. Takie miasto, jakim jest Warszawa, Szczecin, Wrocław, Kraków, Poznań, gdzie te problemy, o których dzisiaj także będziemy mówili, hejt, istnieją. Wszędzie te grupy są aktywne. Ktoś dostaje, ktoś daje, ktoś jest obrażony, a ktoś jest zadowolony, że kogoś obraził. I nagle jesteśmy w wielkim, wielkim, ogromnym społeczeństwie festiwalowym i to nie my mówimy, tylko mówią o tym organy, czyli służby profesjonalne, jak policja. Znowu spotkaliśmy się w najbardziej spokojnym miejscu na świecie. Czyli w tych samych naszych duszach, w tych samych głowach, w tych samych sercach jest taki ogromny pokład, żebyśmy też się chcieli czuć dobrze. Że ja wierzę w to, że oprócz tego, że chcemy komuś dołożyć, jak tutaj mówił pięknie ksiądz Piotr Kaczkowski, to także jest jednak ogromna siła tego, że się dobrze czujemy, jak jest fajnie. Czujemy się, jak jest muzyka, albo jak jest fajne towarzystwo, albo jak jest super atmosfera. I my o tym będziemy mówili. Twój urząd wymaga tutaj dużo formalnych zabiegów. Nasze stanowisko może być wyluzowane bardzo i na ten luz będziemy bardzo liczyli w dzisiejszej dyskusji. Będziemy liczyli na to, jak można to obśmiać, jak można nabrać takiej siły, bo często jesteśmy przy tym hejcie sami. A mówi do was także gość, który z tym hejtem i ma problem z jednej strony, że mnie hejt do dotyka, ale także byłem skazywany, byłem w sądzie właśnie za hejt, więc nie jestem gościem, który chce wam wszystkim powiedzieć, stoi przed wami kryształ, we mnie też się buzuje, tak jak ksiądz Piotr Kaczkowski też powiedział te same słowa. Ja bym to powiedział gorzej, żebym mu przywalił. Powiedziałbym to o wiele ostrzej. W związku z tym to także dla takich ludzi jak ja, dla takich ludzi, którzy są aktywni, dla celebrytów, dla różnie się ich nazywa, to także chciałbym, żeby była nauka, żeby ludzie uczyli się, być może właśnie trzeba ugryźć się w język, a może być ponad to. Żeby być ponad to, trzeba mieć siłę. I tej siły dzisiaj będziemy potrzebowali po to, żeby ją dać dalej. Stąd będziemy chcieli prosić o tą fotę. Stąd będziemy chcieli pokazać ludziom, wejdź na stronę, obejrzyj sobie tą debatę, zobacz, że nie jesteś sam, że ileś ludzi myśli podobnie. I Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, pan profesor Marek Kochan, te badania do mnie przyszły dosłownie 2 dni temu, bo ktoś zareagował na tą debatę i przysłał mi te badania. Jedno takie stwierdzenie. 1% ludzi, którzy w internecie spotkali się z hejtem, ale także wysyłają różne wiadomości, jest przekonanych, że oni tego nie robią. 64% uważa, że właśnie są obrażeni. To nie on obraża. On uważa, że jeżeli on wysyła, to nie obraża. Jeżeli jego obrażają, tak, to właśnie się wpisuje te 64% obrażonych. Nie czujemy tego. Nie potrafimy nieraz znaleźć tej skali, tego momentu, w którym ktoś by powiedział bardzo spokojnie, słuchaj, piekielnie kogoś obraziłeś, nie zdawałem sobie z tego sprawy. No właśnie dzisiaj o tym będziemy mówili, także to było tytułem naszego wstępu. Bardzo proszę, Bartosz, zapraszamy tutaj do nas i naszych panelistów. My będziemy po prostu tutaj obok was. Teraz gospodarzem jest Bartosz Węglarczyk, Rafał Pankowski, Anna Błaszczak-Banasiak, Joanna Grabarczyk. Bardzo prosimy zajmować miejsca. Ja siadam ze skrajnej lewej, to ze skrajnej prawej, co nic nie znaczy, to tylko jest układ foteli, krzeseł na tej scenie. Bartosz, bardzo proszę. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Paneliści zostali przedstawieni, to ja nie będę przedłużał. Czy ja mogę postać sobie chwilę, bo siedzę cały dzień w pracy. Zacznijmy może od chyba jednego z podstawowych pytań, może do pani Anny zapytam. Czy naszym problemem nie jest to, że hejt nie jest w żaden sposób opisany i my nie wiemy, czym jest hejt? Z tych badań, o których Jurek wspominał, wynika, że każdy z nas sobie ten hejt określa inaczej. Może to jest rzeczywiście tak, że to, co dla jednego jest hejtem, dla drugiego nie jest i co z tym zrobić wtedy? Tak, w zasadzie należałoby od tego zacząć, że pewnie wszyscy tu, jak tu siedzimy, mówiąc o hejcie czy mowie nienawiści, mamy na myśli trochę co innego. I my w Biurze Rzecznika mówimy okej, w takim razie trzeba to dookreślić. Bo być może Państwo wiecie, albo nie, natomiast
Polsce mowa nienawiści jest oczywiście karana. Pytanie, czy w odpowiednim zakresie. Natomiast żadna ustawa, żaden przepis, kodeks karny nie definiuje tego, czym mowa nienawiści, czy też hejt jest. Więc tak, co do zasady, to należałoby dookreślić. Nie tylko w zakresie tego, czym w ogóle jest mowa nienawiści, co przekracza tą granicę, którą w moim głębokim przekonaniu jest godność drugiego człowieka, a co jej nie przekracza. Pewnie należałoby dookreślić, kogo szczególnie chcemy chronić przepisami o mowie nienawiści. Dlaczego teraz jest tak, że szczególnie chronione są osoby reprezentujące mniejszości narodowe i etniczne i słusznie, ale nie są szczególnie chronione na przykład osoby LGBT czy osoby z niepełnosprawnościami. Na te wszystkie pytania pewnie należałoby w prawie odpowiedzieć i taką definicję pewnie należałoby wprowadzić, ale szanowni państwo, nie dajcie się zwieść hejterskiej demagogii. To znaczy nie ma takiej definicji prawnej, która by kazuistycznie załatwiła każdy problem, zwłaszcza taki problem jak mowa nienawiści, gdzie granice w oczywisty sposób są płynne. Czyli to, że nie ma definicji, to, że każdy tą granicę widzi trochę gdzie indziej, nie oznacza, że my nie możemy karać, że my nie możemy wytykać palcami tego, co mową nienawiści czy hejtem w oczywisty sposób jest. I usłyszycie państwo na przykład... No właśnie, ponieważ to jest taki niedookreślony termin, to de facto ta mowa nienawiści, ta cała walka z mową nienawiści jest walką polityczną, jest walką ideologiczną i temu właśnie ma służyć. Nieprawda. W prawie, także w kodeksie karnym, jest dużo terminów niedookreślonych. Spójrzcie państwo, co jest de facto narzędziem na przykład walki politycznej. A takie przestępstwa jak niedopełnienie obowiązków albo nadużycie uprawnień. Czy to jest termin rzeczywiście dookreślony? Czy wszyscy wiemy, co mamy na myśli, mówiąc o nadużyciu uprawnień? A za każdym razem, po każdej zmianie władzy, słyszymy w mediach, że tej drugiej, poprzedniej stronie postawiono takie zarzuty. Tak jest, bo przepisy można wykorzystywać mądrze lub głupio. Ale czy ktoś z państwa słyszał, żeby... przestać karać za nadużycie uprawnień albo przestać karać za niedopełnienie obowiązków? Nie, bo tego rodzaju argumenty służą wyłącznie usprawiedliwieniu uprzedzeń. Usłyszycie państwo jeszcze, że ta cała walka z mową nienawiści to jest walka z wolnością słowa czy walka z wolnością myśli czy sumienia. Nieprawda. Szanowni państwo, mówię to z pewnym bólem, ale w Polsce można legalnie być rasistą i można legalnie być homofobem. W Polsce można legalnie być nienawistnikiem pod warunkiem, że nie nawołujesz do nienawiści i nie znieważasz, czyli nie przekraczasz tej granicy, którą jest godność drugiego człowieka. A co sobie mówisz w domu do małżonki, małżonka, partnera, matki czy ojca? Co sobie mówisz do poduszki? Co sobie mówisz w rozmowie towarzyskiej? To jest twój prywatny, prywatny interes. Dobrze, przepraszam, że przerwę, ale to ja teraz spróbuję takie mrowisko wsadzić. A jeżeli rodzic do dziecka, które jest gejem i rodzic jest homofobem, i się wypowiada w ten sposób o gejach, no to nic z tym nie robimy? To się w domu odbywa, między najbliższą rodziną. To jest trochę inna kategoria, bo mówimy na razie, znaczy ja na razie mówię o przepisach karnych. Zasadniczo taki kazus może być naganny z punktu widzenia wychowawczego, ale nie jest w Polsce przestępstwem. Może być naruszeniem dóbr osobistych, ale co do zasady nie jest przestępstwem. Natomiast to nie oznacza, że jeśli coś nie jest przestępstwem, to nie oznacza, że nie jest naganne. Tak? Pewnie jeszcze będziemy o tym mówić, ale prawo karne jest tylko jednym z narzędzi, absolutnie niedoskonałym i absolutnie nie jedynym, którym możemy ścigać czy przeciwdziałać mowie nienawiści. Ja osobiście jestem zdecydowanie większą fanką innych narzędzi. Narzędzi prawa cywilnego, powództwa ochrony dóbr osobistych, ale przede wszystkim, to na pewno padnie jeszcze wielokrotnie w tej dyskusji, edukacji. Także edukacji rodziców. Nie mówimy przecież wyłącznie o edukacji dzieci czy młodzieży. Ale tak, co do zasady, polskie przepisy karne nie karzą za to, że jest się rasistą czy homofobem. Karzą za to, że nawołuje się do nienawiści. Pani Joanno, pani prowadzi projekt, który się nazywa Hate Stop. No to proszę nam powiedzieć... Od wielu lat. Jak
stąd też pani duże doświadczenie w tej kwestii i mam nadzieję, że się pani z nim podzieli z nami. Jak pani decyduje, co jest hejtem, gdzie jest ta granica wolności słowa, gdzie jest granica opinii, którą można wyrażać, nawet jak nam się nie podoba, gdzie się zaczyna ten hejt? Okej, to w takim dużym uproszczeniu jakby jeszcze do tego, co powiedziała pani dyrektor przede mną. Jest tak, że każda... Język polski jest językiem niezwykle płodnym i bardzo elastycznym i zwłaszcza w przestępstwa z nienawiści, bo my się tak naprawdę zajmujemy przestępstwami z nienawiści i naruszaniem dóbr osobistych jakby w przestrzeni publicznej. Konkretnie mówię panu, że tam, gdzie się kończy kodeks karny i za każdym razem zależy to ekstremalnie od kontekstu. Każde wypowiedziane słowo bez kontekstu ma inne znaczenie. I my oceniając, czy coś nadaje się do zgłoszenia do wymiaru ścigania, musimy przeczytać całość dyskusji, wiemy w jakim to jest kraju osadzone, jakie są konteksty kulturowe i konteksty historyczne. Dlatego tak trudne jest usuwanie mowy nienawiści z sieci, zwłaszcza z gigantycznych serwisów internetowych, niepolskich, w których bardzo często treści oceniane są pod kątem tego, czy coś się nadaje do usunięcia, czy też nie, przez osoby niewładające językiem polskim albo niewładające w sposób właściwy, znaczy się taki ojczysty. Bo jednak, jeśli będziemy kogoś wyzywać od upowca albo różne inne rzeczy jestem w stanie jakby przytaczać, nie lubię tego robić publicznie, to my jako Polacy wychowujący się w konkretnej kulturze, w konkretnych warunkach historycznych mamy z tym konkretne skojarzenia i dlatego to jest takie ekstremalnie trudne i nie wszystko to, co my uważamy za przestępstwa z nienawiści jest także uważane przez wymiar sprawiedliwości, o co toczymy regularne potyczki z wymiarem sprawiedliwości i serwisami także. Umowa jest taka i mówiliśmy o tym bardzo wyraźnie. Później będzie panel dla państwa i wtedy pan będzie pytał. A teraz pan słucha. Dziękuję bardzo. Będą pytania z sali w drugiej części. Rzeczywiście będzie można podejść. Chciałem tylko powiedzieć, że na ASP to świetnie działa, więc bardzo zapraszam wtedy do zadawania wszelkich pytań. Dobrze, to w takim razie, panie Rafale, pan... zna hejt z dwóch stron, bo oczywiście jakby jest pan ofiarą hejtu, ale też czy celem hejtowania, ale też się pan zajmuje tym zawodowo, to w takim razie czy powinniśmy dyskutować o tym, jak zapisać w prawie ten hejt, czy rzeczywiście zdajemy się na to, że za każdym razem będziemy dyskutować i te dyskusje będą się w nieskończoność zawsze toczyć, czy w tym kontekście to słowo jest złe, czy dobre, czy ta opinia powinna być karana, czy nie. I będziemy do końca świata skazani na... I wszystko w sumie będzie zależeć na końcu od sędziego, tak? Czy sędzia opowie się po jednej stronie, czy po drugiej stronie? Tak, panie redaktorze, panie Bartku, jedno małe sprostowanie. Nie chcę się czepiać słówek, ale ja się nie zajmuję zawodowo hejtowaniem. Broń Boże. Hejtem? Powiedziałem, że zajmuje się pan hejtem zawodowo, nie hejtowaniem. Jasne. Zgadzam się co do tego, że prawo jest bardzo ważnym regulatorem życia społecznego, ale nie jedynym. I mówiąc realistycznie, chyba zdajemy sobie sprawę dziś z tego, że w obecnym klimacie, mówiąc ogólnie społeczno-politycznym, możliwości skutecznego przeciwdziałania nienawiści za pomocą narzędzi prawnych są znacznie ograniczone. Chociaż te narzędzia oczywiście istnieją i są bardzo ważne, bardzo cenne. Ale właśnie chyba ze względu na kontekst, na klimat, z jakim mamy do czynienia w dzisiejszej Polsce, tym bardziej istotne są działania także na innych poziomach, właśnie na poziomie edukacji, przy czym edukację rozumiałbym w sposób znacznie szerszy niż tylko to, co się dzieje w murach szkoły czy uczelni, chociaż też w murach i szkół, i uczelni dzieją się dobre rzeczy. W Kolegium Civitas staramy się bardzo dużą wagę do tych spraw przykładać. Ale jeśli ktoś zapytałby mnie, jaka największa, najważniejsza inicjatywa edukacyjna w Polsce w dziedzinie przeciwdziałania nienawiści odbywa się regularnie, to bez wątpienia, bez wahania odpowiedziałbym, że to jest przystanek Woodstock. Bo to jest właśnie edukacja, ale w szerokim rozumieniu tego słowa. Obecnie funkcjonujący pod nazwą Poland Rock Festival. Poland Rock Festival, oczywiście.
I powiem, jeżeli mogę, że miałem też naprawdę jako Polak i jako wielokrotny uczestnik festiwalu wielką satysfakcję kilka dni temu występując na forum Rady Praw Człowieka ONZ. To było dla mnie, nie ukrywam, duże przeżycie, bo niecodziennie tam występuję. Ale o czym mogłem powiedzieć? Właśnie o Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, o festiwalu Poland Rock. I w tym także o udziale Stowarzyszenia Nigdy Więcej w tym festiwalu, o naszych akcjach, które także mają charakter edukacyjny, chociaż to jest oczywiście edukacja szeroko rozumiana, edukacja nieformalna, pozainstytucjonalna. Mówiłem o akcji Muzyka Przeciwko Rasizmowi, której inicjatorem był świętej pamięci Marcin Kornak. To jest świeżo wydana płyta upamiętniająca jego postać. I mogę tutaj wspomnieć, że oczywiście samo zjawisko mowy nienawiści, ono jakby zintensyfikowało się w naszym kraju, począwszy od lata 2015 roku, możemy wskazać ten moment, ale samo zjawisko, sam problem nie jest nowy. I Marcin Kornak i Nigdy Więcej o tym problemie mówi już od połowy lat 90. Od połowy lat 90. prowadzimy brunatną księgę, która właśnie w ostatnich latach ten rejestr aktów nienawiści jest coraz większy i należy na pewno bić na alarm. Ale jeżeli mówimy o pewnym minimum, tak, którego jako obywatele możemy wymagać od instytucji państwowych, to jest to oczywiście przestrzeganie prawa, począwszy od konstytucji. I mamy w konstytucji artykuł 13, który zresztą został stworzony przy udziale Stowarzyszenia Nigdy Więcej i tu obecnego Adama Bodnara. Było to już ponad 20 lat temu. Nie chcę hejtować, ale napisał pan, że to był młody Adam Bodnar. Nadal stary nie jest. Znany jest mi tylko jedyny przypadek, kiedy sąd w swoim w sentencji wyroku odwołał się do tego artykułu i to był przypadek obozu narodowo-radykalnego, który został zdelegalizowany przez sąd w Opolu za nawiązywanie do faszyzmu. Tymczasem wiemy doskonale, że dziś organizacja pod nazwą ONR w naszym kraju działa coraz śmielej, maszeruje ulicami polskich miast, ma wpływ na pewną część młodego pokolenia i no właśnie w takiej sytuacji wydaje mi się, że te inicjatywy, które kreują kulturę szacunku dla różnorodności, no są szczególnie cenne. Szczególnie ważne. Wiem, że pan rzecznik napisał list, takie pismo do pana premiera z propozycjami zmian legislacyjnych, które miałby, nie wiem jak to poprawić, czy umożliwić lepszą walkę z hejtem w Polsce. Proszę nam opowiedzieć o głównych punktach, które pan uważa, że powinny zostać zmienione w prawie, czy gdziekolwiek indziej. Faktycznie w styczniu wystosowaliśmy w biurze list do premiera z 20 rekomendacjami zmian, jeżeli chodzi o walkę z mową nienawiści. I tam są kwestie zarówno legislacyjne, czyli zmian w ustawach, jak również takie dotyczące zmiany, można powiedzieć, polityk naszych władz. I co więcej, ja uważam, że nawet chyba ważniejsza jest zmiana polityki i podejścia niż zmiany ustawowe. Ja myślę, że jeżeli chodzi o zmiany ustawowe, to jest raczej doprecyzowanie niektórych przepisów, chociażby ochrona przed mową nienawiści osób LGBT, osób niepełnosprawnych, kobiet, bo też się mowa nienawiści może pojawiać w stosunku do kobiet. Ale na przykład spowodowanie, żeby stał się to priorytet dla Ministerstwa Edukacji Narodowej. Jeżeli teraz dyskutujemy o takim temacie jak bezpieczny internet, to dzieciaki nie nauczą się w szkołach, co to znaczy używać słowa odpowiedzialnie w mediach społecznościowych, czy w swoich portalach, gdzie zamieszczają komentarze, czy zamieszczają filmiki. Nie wiedzą, że jak oglądają jakieś treści na YouTubie, to że to są treści
właśnie zawierające mowy nienawiści, bo to nie jest wpisane w ogóle prawie w system edukacji jako element kształcenia na temat bezpiecznego internetu. Jeżeli się przyjrzymy działalności Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, to też to nie jest tematyka, która wydaje się być priorytetowa. Czasami tam Krajowa Rada na coś zareaguje, ale nie ma na przykład przyjętych wewnętrznie wytycznych, jak sobie radzić z tym problemem. Wreszcie to, co jest taką dużą częścią tego listu, to zwrócenie uwagi na kwestię odpowiedzialności. Że jeżeli panuje atmosfera bezkarności, atmosfera nieskuteczności środków prawnych, no to niestety to tworzy przyzwolenie. I dla mnie jedną z osób, które niezwykle szkodzi temu, aby ten temat został w Polsce rozwiązany czy naprawiony, to jest prokurator generalny. Jeżeli ja kieruję do prokuratora generalnego wystąpienie wskazujące na 30 postępowań, które zostały umorzone albo które zmierzają nie wiadomo gdzie, bo jakoś się nie chcą zakończyć, a po 2 miesiącach dostajemy z prokuratury informację, że no właśnie prokurator generalny przekazał to do poszczególnych jednostek prokuratury, żeby się ustosunkowały, no to ja widzę, że nie ma tej determinacji, tej energii, żeby sobie z tym poradzić. I jak składamy w biurze zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, jak Otwarta Rzeczpospolita tutaj reprezentowana przez Paulę Sawicką też podejmuje takie działania, no to w zasadzie to jest trochę taka czasami walka z wiatrakami, tak, że może się coś wydarzy. Jeżeli my nawet dojdziemy do tego etapu, że prokuratura się czymś zajmie, postawi akt oskarżenia, to my wręcz to celebrujemy jak jakiś niebywały sukces. Tak? Czyli normalność nie jest normalna. Tak? Coś, co powinno być zwyczajnym zachowaniem prokuratury, przez nas traktowane jest jako coś wyjątkowego. No, ale to wszystko tworzy atmosferę przyzwolenia. I ostatnia rzecz to kwestia odpowiedzialności dostawców usług internetowych, a mianowicie tych, którzy zapewniają nam przestrzeń do komentowania, do zamieszczania różnych naszych uwag, no bardzo trudno sobie z tym radzić. I te mechanizmy zdejmowania treści, mechanizmy odpowiedzialności, zawiadamiania o tym, że te treści są niepożądane, to jest czasami aż droga przez mękę i bardzo się różni w zależności od tego, kto jest operatorem tej strony internetowej, kto jest właścicielem danej strony. Podam swój własny przykład. Ja czasami też padam ofiarą nienawiści, tutaj jak myślę, że prawie każdy przy tym stole. No i mi się czasami zdarza zgłaszać treści na Twitterze. Mi się jeszcze nie zdarzyło skutecznie zgłosić treści, że byłaby ona niepożądana. Przez szacunek dla Państwa uszu nie będę mówił, jakie to były treści, ale proszę mi uwierzyć, naprawdę nie było wątpliwości, że są one nienawistne i nie zdarzyło się, żeby Twitter uznał, że to narusza ich standardy społeczności. Z Facebookiem jest lepiej, tak? Z Twitterem nie jest dobrze. I to jest coś, co też trzeba wyprostować i tutaj to jest też rola organów państwa. Nie żeby cenzurować, ale żeby wejść w dyskusję, żeby wprowadzić takie reguły funkcjonowania, żeby to jakoś w miarę dobrze zaczęło funkcjonować i żeby te standardy były odpowiednie. Panie Jan, w tym liście też pana rzecznika do pana premiera są też takie bardzo praktyczne rzeczy, które powinno się zmienić albo poprawić, żeby ułatwić walkę z hejtem. Ja też, jak już podajemy przykłady, które znamy, to ja opowiem o przykładzie znanego mi bardzo dużego biznesmena, który postanowił walczyć z hejtem przeciwko niemu skierowanym w internecie i znalazł 10 osób, które anonimowo wyrzucały hejt, podał je do sądu, doprowadził do ich skazania i do tego, żeby one umieściły przeprosiny w prasie, ale kosztowało go to tak mnóstwo pieniędzy, że nie sądzę, żeby kogoś, kto nie jest bardzo, bardzo bogaty, było stać na coś takiego. Więc zastanawiam się, czy istnieje, czy dla osób, które nie są osobami publicznymi, nie mają możliwości pisania listów do prokuratora generalnego, albo ich listy nie zostaną nigdy przeczytane przez prokuratora generalnego, czy istnieje jakaś możliwość wprowadzenia technicznych, realnych możliwości ułatwienia tej walki z hejtem? To gratuluję, że mu się udało, bo nawet bardzo często jest tak, że angażując gigantyczną ilość środków i zaangażowania obsługi prawnej, prawników, to się niestety nie udaje, bo trudno znaleźć sprawcę. A czasami trudno znaleźć sprawcę, dlatego że policja sobie z tym nie radzi i nie radzi tutaj na takim bardzo bazowym i prostym jakby poziomie. Po prostu u nas 10 lat temu, a jak wiecie w przestrzeni w ogóle życia społecznego, a tym bardziej internetu 10 lat to jest,
tyle, ile mniej więcej kiedyś przez tyle wyginęły dinozaury. 10 lat temu przyjęto w Polsce taką tendencję, w której mówi się o tym, że przy największych serwisach społecznościowych, które formalnie są zarejestrowane na terenie Stanów Zjednoczonych, a tak naprawdę w stanie Kalifornia, nie żąda się wydania treści. Tak jak dzisiaj toczy się w Polsce postępowanie na przykład i treść jest zamieszczona w Onecie, to polski prokurator żąda od Onetu, żeby te dane wydał i z tym bywa różnie. Natomiast jeśli... Nie ma komentarzy na Onecie już. No, od jakiegoś czasu, ale niedawno jeszcze były. Natomiast Facebooka się w ogóle o to nie prosi do niedawna. Dzisiaj nam się w kilkunastu sprawach udało wywalczyć, że policjanci z Warszawy proszą Facebooka o dane i te dane dostają. I to jest taka sytuacja, którą my uczciliśmy takim trochę małym Sylwestrem, bo co się nie wydarza. Natomiast jeśli chodzi o rzeczywistą pomoc ofiarom przestępstw z nienawiści, które są często w internecie, to w Polsce nie ma żadnego systemu wsparcia. Ten system wsparcia jest jego próba podjęta budowania przez organizacje pozarządowe, takie jak nasza, która pomaga ofiarom gromadzić materiał dowodowy, doradza, co z tym, co się wydarzyło, zrobić. Szuka prawnika pro bono i bardzo często szuka psychologa, bo te osoby są dotknięte stresem pourazowym. Natomiast to, co jest najbardziej smutne w tym wszystkim, to my od 2017 roku nie dostajemy żadnych pieniędzy publicznych i nie możemy się o nie ubiegać, bo po prostu nikt ich w Polsce nie daje na to, żeby pomagać ofiarom i te wszystkie koszty są ponoszone przez organizacje pozarządowe, które nie mają pieniędzy w dużym uproszczeniu i nam jest ekstremalnie trudno codziennie pracować z ofiarami różnego rodzaju przestępstw, nie tylko w internecie, ale też tych pobić na ulicach, wypchnięć z komunikacji publicznych, które nie mają naprawnika, które bez prawnika niewiele są w stanie zrobić. My to, co najwyżej możemy próbować robić, co się nie zawsze udaje, to usuwać przestępstwa z internetu. I dzięki współpracy z największymi serwisami, takimi jak Facebook, wielokrotnie nam się to udaje robić. Nie jest to współpraca idealna i nie da się wszystkiego usunąć, ale tak naprawdę robimy, co możemy, żeby te przestępstwa wielokrotnie nie krzywdziły innych ludzi. Tylko pamiętajcie, proszę Państwa, o tym, że zwłaszcza w sytuacji takiej społeczno-politycznej, jak mamy dzisiaj, gdzie przestępstwa z nienawiści skierowane do różnych grup ludzi, na których często się szczuje, to nie jest najbardziej pożądany temat i nam bardzo trudno operuje się w przestrzeni publicznej i nasza praca jest też bardzo często pracą wysokiego ryzyka, bo sprawcami są bardzo różni ludzie i nam bardzo często dostaje się za to, że na przykład publicznie bronimy albo na przykład reprezentujemy prawnie muzułmanów w tym kraju, czy co nie jest niczym złym, a po prostu organizacje pozarządowe, które wykonują swoją pracę na rzecz innych ludzi, często nie pobierając za to wynagrodzenia, po prostu dostają po głowie i tak naprawdę muszą tworzyć formę zabezpieczenia też siebie prywatnie. My często jako organizacje pozarządowe dostajemy różnego rodzaju upomnienia, pozwy i tego typu historie tylko dlatego, że staramy się pomóc ludziom, którzy w Polsce są dzisiaj niemile widziani. Czy możemy rozwinąć ten temat grup wsparcia? Czy to jest jakaś metoda, która może zadziałać? Bo rozumiem, że mamy różne jakby poziomy tych zmian, które możemy wprowadzać. I poziom legislacyjny, to jest jasne, Sejm, polityków musimy zaangażować w to. Ale czy na przykład grupy wsparcia, co to oznacza w ogóle to słowo? Jak te grupy wsparcia mogłyby działać? To jest coś, do czego potrzebujemy organizacje, innych ludzi, osoby publiczne, jeżeli nie jesteśmy osobami publicznymi? Tak, potrzebujemy innych ludzi, bo większość ofiar, których dotyka przestępstwo z nienawiści, nie ma bladego pojęcia, jak sobie z tym radzić, o takich bardzo ludzkich, ale też technicznych rzeczy. To nie jest naturalna i normalna sytuacja, gdy na twój temat w nienawistny sposób pisze kilka tysięcy ludzi w internecie. Nie da się wylogować z internetu, co jest w internecie, nie ginie. Zazwyczaj potrzebny jest pomoc z wymiarem sprawiedliwości jakby w pierwszym kontakcie, ale większość też osób, pewnie z Państwa siedzących na sali, nie ma pojęcia i nie wie, jak
co trzeba mieć ze sobą, żeby policja wszczęła postępowanie i jak na przykład wydrukować treści z internetu. My bardzo często dostajemy zwykłe screenshoty z telefonu komórkowego na podstawie materiału dowodowego, materiał dowodowy bez adresu URL, czyli tego całego wielkiego zestawu liczb i cyfr, nie ma najmniejszego znaczenia. Jak znaleźć sprawcę w internecie, że bardzo często ludzie są ekstremalnie pokazują na swój temat zbyt wiele rzeczy w internecie i na podstawie tego jesteśmy w stanie ustalić sprawcę. Jeśli nie pomożemy często policji w ustaleniu sprawcy, to ta sprawa się nigdy nie zakończy. A o wsparciu takim psychicznym i psychologicznym ofiar, to mogłabym gadać, przepraszam, godzinami, bo to jest tak, że każdy, kto jest ofiarą jakiegokolwiek przestępstwa, ma prawo do bardzo różnych emocji. Do płaczu, do tego, żeby się zamknąć w sobie, do tego, żeby to przeżywać, ale żeby też na przykład chcieć zemsty. I to są emocje, które, z którymi trzeba sobie radzić, bo one są tym bardziej spotęgowane, gdy jesteśmy młodzi i małoletni, ale też gdy nigdy nie mieliśmy z tym do czynienia. I to jest tak naturalne z poziomu ludzkiego, że się boimy, gdy nam kilka tysięcy ludzi grozi w internecie. Nie dość, że się autocenzurujemy, to się jeszcze oglądamy za sobą. I życie przez lata w ciągłym strachu, na przykład, bo się nosi hijab w tym kraju, to jest sytuacja, która jest naprawdę niegodna pozazdroszczenia. I moim wszystkim współpracownikom z organizacji mniejszościowych, którzy się na co dzień borykają z nienawistnymi spojrzeniami i wypraszaniem z komunikacji publicznej, bardzo dziękuję za to, że oni ciągle to robią. Bo mi jest w mieście się łatwo ukryć. Mam 30 kilka lat i wyglądam jak każdy na ulicy. Oni nie. Pani Anno, w liście Rzecznika Praw do pana premiera jest też taki punkt o tym, że potrzebujemy specjalnych komórek policyjnych. Policji. Proszę wyjaśnić, o co chodzi. Dlaczego policja ma tworzyć specjalne komórki, bo to są kolejne struktury administracyjne, kolejne struktury biurokratyczne. Po co? Jasne. To znaczy, myślę, że warto rozwinąć ten wątek, o którym wspomniał już pan rzecznik, czyli o tych głównych podmiotach, do których powinniśmy adresować nasze rekomendacje, czy też nasze pretensje, że mowa nienawiści i hejt utrzymują się ciągle na tak wysokim poziomie. I rzeczywiście takim głównym adresatem są organy ścigania i prokuratura generalna. Ja zaraz powiem, po co są te specjalne komórki. To zresztą nie jest pomysłem nowym, bo one już działały kiedyś i zresztą działały świetnie. Miałam przyjemność współpracować z taką komórką w Komendzie Stołecznej i byłam pod wielkim wrażeniem, jak ta mała garstka ludzi w fatalnych warunkach pracy, jakimi dysponują. Oni tam w małym pokoiku mieli jeden komputer z dostępem do internetu, serio. Zewnętrznym dostępem. I rzeczywiście w takich warunkach potrafili identyfikować sprawców, którzy myśleli, że mogą być anonimowi. Zaraz do tego jeszcze przejdę, ale chciałam Państwu to zobrazować pewnym przykładem, bo myślę, że mimo wszystko jest ważne, żebyśmy rozumieli, o czym mówimy. Często słyszymy w tej dyskusji, że to są tylko słowa albo że my chcemy karać za słowa. To nie są tylko słowa i mam na to setki przykładów. Państwo pewnie też znacie, czy jesteście w stanie przytoczyć sytuacje, w których słowa miały fatalne konsekwencje do śmierci czy samobójstwa włącznie. Ale nie mam na celu batowania przemocą. Powiem o konkretnym zachowaniu prokuratury. Bo problemem teraz nie jest tylko to, że my nie umiemy skazać sprawców mowy nienawiści czy hejtu, ale w chwili obecnej mamy problem znacznie głębszy. To znaczy, że organy ścigania aktywnie działają na rzecz tego, żeby sprawcy, którym postawiono już zarzuty często, nie zostali skazani lub zostali skazani na karę łagodniejszą. Podam Państwu przykład z Wrocławia, gdzie działaczka, nazwijmy to znanej od organizacji radykalnej, żeby jej nie promować, w ramach manifestacji antyislamskiej z dachu samochodu, co ma znaczenie, wygłosiła płomienną mowę o tym, jak muzułmanie, islamiści przyjeżdżają tu, żeby wszystkim nam obciąć głowy, zgwałcić nasze kobiety oraz nazwała ich ścierwem. I postawiono jej zarzuty, a następnie
w czarodziejski sposób te zarzuty zostały wycofane z sądu pod pretekstem uzupełnienia materiału dowodowego. Możecie Państwo zgadywać, jaki miał być ten materiał dowodowy uzupełniony. Otóż prokuratura dopatrzyła się, że nie przesłuchano właściciela tego auta, z którego przemawiała ta działaczka. Nie wydawałoby mi się to dowód rzeczywiście specjalnie kluczowy, ale nie o tym. Ostatecznie sprawę umorzono z braku znamion czynu zabronionego. Szanowni Państwo, jeżeli mówimy o mowie nienawiści, mówimy o takiej mowie, mówimy o takim przestępstwie, które ma na celu wzbudzenie niechęci, agresji, nienawiści do osób, którym mówimy, czy też znieważenie ich. I teraz wyobraźcie sobie taką sytuację, że ja nagle wstaję i do Państwa mówię słowami tej właśnie działaczki, czyli na przykład nazywam Państwa ścierwem. Albo mówię, że wszyscy przyjechaliście tu po to, żeby kogoś zgwałcić czy obciąć mu głowę. Czy w waszym obiektywnym przekonaniu jest to mowa nienawiści znieważająca? Tak, znaczy to nie są kwestie niedookreślone. Są takie przypadki, w których nie możemy mieć wątpliwości, że do popełnienia przestępstwa doszło, ale nie w ocenie prokuratury. I to jest trudne. Dlaczego to nie są tylko słowa? Jeżeli ktoś z Państwa interesował się kiedykolwiek statystykami dotyczącymi przestępstw nienawiści w Polsce, to bardzo proszę spojrzeć na różnicę między rokiem 2014 a wyżej. Szanowni Państwo, wiecie, albo ja dopowiem, że na czele tej niechlubnej listy osób, które były w Polsce znieważane bądź atakowane z powodu przynależności narodowej bądź religijnej, przez wiele, wiele lat były w Polsce osoby narodowości żydowskiej. To się w 2015 roku diametralnie zmieniło, bo właśnie w tym roku dwukrotnie wzrosła przestępczość wobec muzułmanów. Dlaczego? Dlatego, że właśnie w tym roku rozpoczęła się gorąca i fatalna w skutkach debata na temat tak zwanego kryzysu uchodźczego. I właśnie wtedy usłyszeliśmy, że muzułmanie przyjadą nas zgwałcić, obciąć nam głowy i przywiozą do nas szereg pasożytów. To ma przełożenie na tak zwaną ulicę. To, co mówi się w debacie publicznej o muzułmanach, powoduje lawinowy wzrost przestępstw wobec tej grupy osób. Więc to nie są tylko słowa. My nie mówimy o wymianie poglądów czy opinii, jak często się o tym mówi. I właśnie dlatego te szczególne komórki. Tak jak mówię, to nie jest pomysł nowy, to już funkcjonowało. Ale to muszą być funkcjonariusze, którzy znają się na rzeczy, którzy potrafią takiego sprawcę zidentyfikować w sieci, co wbrew pozorom nie jest takie trudne, jak zna się kilka, powiedziałabym, technicznych sztuczek. Państwo świetnie wiecie, co ludzie w sieci zamieszczają na swój temat i jak łatwo czasami po tych drobnych śladach ich zidentyfikować, ale to też muszą być ludzie, którzy będą rozumieli kontekst. Jedna ze spraw w biurze, którą prowadziliśmy, dotyczyła marszu na cześć tak zwanych żołnierzy wyklętych w Hajnówce. Przypomnę, że jest to ta miejscowość, gdzie dokonano masowych mordów na ludności białoruskiej. I w tej właśnie miejscowości maszerowano, wysławiając sprawcę tej masakry przed oknami ludzi, którzy są krewnymi osób, które wtedy zginęły. I prokuratura nie wszczęła postępowania w tej sprawie. Rzecznik Praw Obywatelskich zaskarżył to postępowanie i sąd szczęśliwie przyznał nam rację, że kontekst jest w tej sprawie kluczowy. To znaczy co innego powiedzieć śmierć wrogom ojczyzny przed oknem mniejszości białoruskiej w miejscowości, która już cierpiała z uwagi na nienawiść na tle pochodzenia etnicznego czy narodowego, a co innego powiedzieć to w jakimkolwiek innym miejscu. Więc żeby robić to dobrze, osoby, które to robią, po prostu muszą to rozumieć i muszą się na tym znać. Ale to w takim razie wracamy do pana Rafała i do tego, co pan powiedział o tym, że jedynym tak naprawdę realnym sposobem na dłuższą metę ograniczenia
hejtu i mowy nienawiści jest edukacja. Bo tak jak państwo mówicie, pomyślałem sobie o tym, że w Stanach, jak zastanawiałem się zadać pytanie, w Stanach Zjednoczonych w kodeksie karnym jest pojęcie tych przestępstw z nienawiści, tak zwanych hate crimes, gdzie za morderstwo, na przykład, czy na jakiekolwiek przestępstwo w kontekście na przykład rasowym jest podwyższana automatycznie kara. I tak zastanawiałem się, czy to jest może jakieś wyjście dla polskiego prawa, ale potem pomyślałem, że z tego, co państwo mówicie, to nie ma żadnego znaczenia. Można by było podwyższać te kary, opisywać jakoś i to w ogóle nie zadziała. W związku z tym, panie Rafale, pan pierwszy wywołał edukację tutaj, to teraz oddaję panu głos. Proszę nam powiedzieć, jak mamy się edukować i czy rzeczywiście to jest jedyny skuteczny sposób. Tak daleko może bym nie poszedł, mówiąc o tym, że przepisy w ogóle nie mają znaczenia. Tak? To znaczy oczywiście ten kontekst prawny, on jest bardzo istotny. Te narzędzia, o których tu mówimy, one są bardzo, bardzo istotne. Należy starać się o konsekwentne stosowanie tych przepisów. Można je doskonalić, ale kluczem jest właśnie egzekwowanie istniejącego prawa. Przy czym zanim wrócę do tego wątku edukacyjnego, to opowiem państwu zabawną, ale chyba jednak bardziej smutną sytuację, rozmowę, kiedy odwiedzili nas przedstawiciele niemieckiej organizacji Opfer Perspektive. To jest organizacja właśnie pomagająca ofiarom przestępstw z nienawiści i podeszli do kiosku Ruchu i zapytali się, a co to za gazeta? A no, usłyszeli, no tak, to jest antysemicka gazeta, tak, znana od lat pewnego, prawda, dobrze, znanego wydawcy. Chodziło o ten sam tytuł, mówiąc krótko. No, i ci Niemcy wtedy powiedzieli, zaraz, ale co mówi na ten temat prawo w Polsce, kodeks karny, czy antysemityzm, czy taka propaganda nie jest zabroniona, na co usłyszeli, że oczywiście tak, to jest artykuł 256, 257 kodeksu karnego i ewidentny był pewien dysonans poznawczy na ich twarzach i trudno bardzo mi było wytłumaczyć im, jak to jest możliwe. Kiedy jeszcze zadali pytania, do kogo należy ta firma i usłyszeli, że należy do Skarbu Państwa, to ten dysonans poznawczy jeszcze bardziej się pogłębił. I wtedy zastanawiałem się, jakim to objaśnić i wymyśliłem takie pojęcie, takie wyjaśnienie. To jest inne rozumienie państwa prawa. Jakie mamy w Polsce w relacji do modelu niemieckiego. Także oczywiście przepisy można doskonalić i należy, ale przede wszystkim powinniśmy w Polsce zadbać o konsekwentne ich stosowanie. I tutaj oczywiście rola takich instytucji, jak na przykład policja, jest bardzo istotna. W tym także edukacja policjantów. Właśnie wracam do wątku edukacyjnego. Stowarzyszenie Nigdy Więcej przez wiele lat prowadziło szkolenia dla różnych instytucji, w tym także dla policji. Przy użyciu naszych materiałów przeszkolono około 80 tysięcy policjantów w Polsce, więc to był jakiś progres. W roku 2016... Chciałbym powiedzieć, bo to jest pasjonujące. Tak? Szkoliście państwo policjantów w czym, jak rozpoznać, co jest propagowaniem faszyzmu, a co nie jest na przykład? Tak. Z użyciem narzędzi takich jak lista symboli wykorzystywanych przez organizacje neofaszystowskie. Czy to jest ta dyskusja na przykład o symbolach na niektórych wydarzeniach publicznych w Warszawie, gdzie są symbole, których nikt nie rozumie poza na przykład fanami Adolfa Hitlera, którzy je doskonale rozumieją, tak? Tak. Zresztą, prawda, też podobne symbole widzieliśmy na tym marszu w Hajnówce. I one są wszędzie w mieście, jak się ktoś rozejrzy. One są niestety w przestrzeni publicznej stosunkowo często spotykane. W roku 2016 młody poseł na Sejm, były lider Młodzieży Wszechpolskiej, złożył interpelację do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z protestem, dlatego że na tej liście symboli, z którą się zapoznał, znalazł symbole organizacji, z którymi sam się identyfikuje. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych odpowiedziało w ten sposób, że bardzo przeprasza, nie będzie już więcej tego typu szkoleń prowadzić na podstawie tych materiałów. Później ten młody poseł, były lider Młodzieży Wszechpolskiej, został wiceministrem
digitalizacji, cyfryzacji, więc jak rozumiem teraz to on będzie koordynował politykę państwa wobec zagadnienia nienawiści w internecie. Ale oczywiście o internecie dużo tu mówimy, to, co jest zupełnie normalne, naturalne, bo to jest, prawda, ważna bardzo przestrzeń socjalizacji dzisiaj. Ale to nie jest jedyna taka przestrzeń, gdzie ta nienawiść, ta wrogość, ksenofobia, rasizm są obecne, bo to jest na przykład często też przestrzeń stadionu. O tym jeszcze nie wspomnieliśmy dziś. To też jest bardzo ważna przestrzeń, powiedzielibyśmy, wychowawcza. Tak? To znaczy młodzi ludzie, którzy wchodzą w świadome życie, czerpią wartości, wzory na przykład z kultury stadionu. I pamiętamy Euro 2012. To było takie wydarzenie o takim charakterze bardzo pozytywnym, zwłaszcza w tym aspekcie różnorodności, wielokulturowości. Obawiam się, że przez te lata, które minęły, jakby no, to doświadczenie gdzieś się zagubiło i dziś stadiony w Polsce znowu często, zbyt często są właśnie taką przestrzenią nietolerancji, rasizmu, ksenofobii, homofobii także i to niestety przy bierności często władz piłkarskich, władz PZPN-u i także samych klubów. A myślę, że zwłaszcza na poziomie klubu, więc na poziomie lokalnym, na poziomie miasta, tutaj jest bardzo wiele do zrobienia i właśnie klub piłkarski czy w ogóle sport może odgrywać bardzo ważną rolę, także pozytywną rolę jako taki czynnik integrujący społeczność lokalną właśnie w duchu pozytywnym i wiele takich przykładów w świecie mamy. Warto z nich czerpać. Nasza akcja Wykopmy rasizm ze stadionów jakby od lat polega między innymi na pokazywaniu tych pozytywnych wzorców. I także wrócę znowu do przystanku Woodstock i do festiwalu Poland Rock. Tam od wielu lat organizujemy turniej pod hasłem Wykopmy rasizm ze stadionów. I to jest jeden z przykładów na to, że właśnie sport, na przykład piłka nożna, może pełnić taką pozytywną rolę wychowawczą, pokazując szacunek dla różnorodności, szacunek dla drugiego człowieka. Panie Rzeczniku, proszę bardzo, ostatnie słowo. Ja nie wiem, czy ostatnie, ale ja chciałem jednak do tego tematu edukacji wrócić, tak? Bo wydaje mi się, że to jest bardzo ważne pytanie. To znaczy, co zrobić i w jaki sposób to zrobić. Bo zgodziłbym się, że od tego się zaczyna i tam się uczymy pewnych zachowań społecznych. Szanowni Państwo, jak ja prowadzę zajęcia w szkołach z młodzieżą, to mówię tam o różnych rzeczach, opowiadam, czym się zajmuję. I w którymś momencie im mówię tak, a wiecie co, ja się też zajmuję patostreamingiem, tak? I nagle jest poruszenie na sali. Nagle dzieci, tak widać, zaczynają żywo reagować. Później rzucam nazwiskami czy nickami dwóch, trzech patostreamerów i widać, że nagle mam kontakt z salą, tak? Do czego zmierzam? Do tego, że patostreaming to są takie treści, które są przekazywane w internecie, które polegają na, można powiedzieć, epatowaniem pewnymi zachowaniami patologicznymi, prawda? Ktoś tam pije alkohol, ktoś kogoś bije, ktoś specjalnie urządza jakieś pojedynki. Tam jest mnóstwo hejtu, tego nie da rady oglądać. Jak się czyta pod spodem komentarze na YouTubie, to one są naprawdę nie do przejścia, jak się przeczyta pierwsze pięć. Natomiast do czego zmierzam? Do tego, że młodzież żyje trochę w innym świecie. Ona niekoniecznie musi żyć w świecie telewizji, w świecie normalnej prasy. Niekoniecznie nawet musi być na tych stadionach. Ona codziennie korzysta z internetu. Wszyscy korzystamy, ale proszę sobie wyobrazić, że według ostatnich badań EU Kids Online w Polsce 82% młodzieży korzysta z internetu za pomocą telefonu typu smartfon. 82%. Co to oznacza? Że już skończyły się czasy, kiedy młodzież siedzi przy komputerze obok nauczyciel, rodzic i mówi, no to dziecko, teraz wspólnie pooglądamy, co jest w internecie. To rodzic już nie ma dostępu, tak? Co więcej, jak dziecko wychodzi z tego internetu, no to pierwsze, co robi, to kasuje oczywiście historię przeszukiwania. Zmierzam do tego, że dzieci, młodzież są w dużej mierze samotni
z tym, co się w tym internecie dzieje i z tym, z czym się stykają. Nie mają jednocześnie przewodników, bo nauczyciele często nie wiedzą, co to jest ten patostreaming i na czym to polega, bądź nie znają gier komputerowych i atmosfery, która tam panuje. I następuje takie przyzwyczajanie się do przemocy słownej. Tak, to, że, no bo przecież skoro bohaterowie internetu tą przemocą słowną się posługują się określonymi słowami, dostajemy więcej lajków, jeżeli jesteśmy jeszcze bardziej wyraziści, no to to się przekłada na zachowanie. I później jak komentują swoich kolegów, koleżanki w sieci, no to używają podobnych słów. Dlatego ta edukacja jest tak ważna, ale to nie może być edukacja taka statyczna, że weźmiemy podręcznik, powiemy dziecko, tego nie możesz robić, tylko jednak aktywna, która pokazująca z jednej strony świat wartości, ale z drugiej strony próbująca dotrzeć do emocji młodych ludzi, do tych emocji, które oni rozumieją, w których przeżywają. Dziękuję, proszę bardzo. To jednak no nie miał pan ostatniego słowa. Przepraszam. Ja chcę jedną tylko rzecz na koniec powiedzieć. To, jak wygląda nasza ulica i to, jak wygląda internet, zależy od nas samych. I to nie jest tak, że są jakieś magiczne rozwiązania na to, żeby w internecie było lepiej, fajniej, przyjemniej i w ogóle czyściutko i brokat. Kto z państwa kiedykolwiek uparcie zgłaszał jakąkolwiek rzecz w internecie? Kto z was siedział z waszym dzieckiem przed ekranem komputera albo chociażby ekranem telefonu czy smartfona i pokazywał, jakie rzeczy są tak po prostu po ludzku niebezpieczne. To jest temat, który w ogóle zaniedbujemy, a to od nas zależy, jak to będzie wyglądać i do momentu, kiedy my nie zaczniemy masowo zgłaszać przestępstw i do momentu, kiedy my nie zaczniemy masowo zgłaszać komentarzy, to serwisy, ale też wymiar sprawiedliwości, który wierzy w statystykę, będzie ciągle udawał, że te rzeczy nie istnieją. Dlatego tak ważne jest zrobienie skali i dlatego tak ważne jest państwa zaangażowanie, bo nie ma co liczyć, że nagle Facebook sam z siebie wyczyści się, że YouTube, jeśli reklamodawcy nie postraszą wycofaniem reklam, w magiczny sposób nie będzie dawał zarabiać patostreamerom czy innym różnym innym osobom. Samo się w świecie nic nie dzieje. Do tego potrzebne jest nasze zaangażowanie. Panie Rafale, ostatnie słowo, po raz trzeci. To w uzupełnieniu tylko tego ostatniego wątku chciałem powiedzieć o jednej konkretnej sprawie. Jesteśmy w Warszawie, w mieście szczególnie doświadczonym przez historię. W gmachu Pasty, czyli w symbolu powstania warszawskiego, na górze, na najwyższym piętrze. Mieszczą się studia kanału internetowego, który codziennie przez wiele godzin produkuje treści o charakterze ksenofobicznym, rasistowskim, antysemickim, homofobicznym. Wydaje mi się, że jest czymś skandalicznym i bardzo smutnym, że zwłaszcza w tym, prawda, symbolicznym miejscu odbywa się produkcja i transmisja tego typu treści. Chciałbym publicznie zaapelować i do władz Warszawy, i do wszystkich obywateli, mieszkańców Warszawy, aby zajęli się tym problemem, bo myślę, że zważywszy na szczególną historię naszego miasta, powinniśmy tę sytuację potraktować w sposób szczególny. A o tym, jak ważna jest edukacja, niech świadczy fakt, że jakiś czas temu zablokowałem pewnego pana na Twitterze za treści antysemickie. On mnie znalazł na Facebooku, napisał do mnie: panie Bartoszu, dlaczego mnie pan zablokował? A ja napisałem mu: bo jest pan antysemitą. A on napisał: ja naprawdę nie jestem antysemitą, ja po prostu nie lubię Żydów. Dziękuję państwu bardzo. Proszę podziękować panelistom. Ale pozostajecie państwo z nami jeszcze przez cały czas. Proszę państwa, to co zresztą powiedziałem na samym wstępie, Adam i jego urząd jest zupełnie, nawet bym chciał, żeby trochę był na takim innym biegunie niż my, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, gdzie z jednej strony i państwo, i ja, po wysłuchaniu tej wstępnej debaty zdaję sobie sprawę, że jakby prawo jest nieźle skonstruowane, albo żeby powiedzieć, w ogóle nie jest unieruchomione. Ja wczoraj składałem właśnie w tej sprawie aż 4 zeznania na komendzie na Malczewskiego
I spotkałem się z tymi policjantami, którzy te zeznania ode mnie przyjmowali. Bardzo sprawnie to przyjęli. Oni wiedzą, o co chodzi. Nawet jedna z pań policjantek mówiła, to można zakwalifikować tak, a to można tak, pomagała koledze. Czyli ci ludzie wiedzą, o co chodzi. Oni trochę mają obawy, że to właśnie gdzieś tam dalej utknie. Wszyscy potrafimy to zdefiniować, wiemy, jak się poruszamy, a więc mówimy o tym, że edukacja no to jest taka podstawa. Wszyscy sobie z tego zdajemy sprawę. Mało tego, w tych badaniach, o których mówiłem wcześniej, hejt to wypowiedź, której celem jest sprawienie komuś przykrości. Hejt to wypowiedź pełna nienawiści. Hejt to krytyczna wypowiedź wyrażona w formie obraźliwej. Wydaje się, że internauci odróżniają krytykę od hejtu. Dwa razy częściej definiowano go w odwołaniu do obraźliwej formy, sprawienie przykrości, nienawiści, obraźliwa forma, niż jako każdą publiczną krytykę. I znowu jakby widzimy, że wszyscy wiemy, o co chodzi. I wykopmy rasizm ze stadionów. Akcja, która ma miejsce na festiwalu kiedyś w Woodstock, teraz Polendro. Wszyscy się w tym świetnie czują, bawią, a ja także mówię wprost i mówię nieraz brutalnie, być może tych ludzi możemy spotkać właśnie w stadionowej burdzie. Czyli to zależy od tego, w jakiej atmosferze jesteśmy, gdzie jesteśmy, jak się do nas mówi. Tutaj padło bardzo też ważne sformułowanie w kontekście czego ktoś ma zrozumieć, o czym my mówimy, my Polacy, jeżeli na przykład ktoś, operator ze Stanów Zjednoczonych ma to regulować. To jest taka niezwykła rzecz, która się kończy takim moim zdaniem najprostszym stwierdzeniem, czyli takie porozumienie obywatelskie. My takie porozumienie mamy na festiwalu, takie porozumienie mamy podczas finału. 120 tysięcy ludzi bierze w tym udział, miliony wrzucają. Do dnia dzisiejszego nie dostałem ani jednego zgłoszenia z policji, że gdzieś nastąpił jakiś rabunek, puchy. A 27 lat temu to się zdarzało i myśmy przy pierwszym takim, ktoś wpadł do studia, mówi, słuchaj, mam meldunek, że skradziono puchę. Ukrywamy, udajemy, że się nic nie stało, mówmy o tym głośno. I to jakbyśmy sobie przypomnieli pierwszy hejt publicznie, o którym Polacy usłyszeli, to przypomnijcie sobie Państwo, to był napis głupi kaowiec. I to, co się wydarzyło w filmie Rejs, gdzie zwołano całą sądową taką dysputę i gdzie gość mówił wyraźnie, no nie żądam kary śmierci, ale musi być ukarany. Zastanówmy się, ja jeżdżę dużo po Polsce i skorzystam z szaletu w stacjach benzynowych. Słuchajcie, tam już się nie pisze. Coś dobrze, się... Jurek, ale dobrze, ale opowiadasz o Polendroku, no to... Powiedzmy, że to, co się tam dzieje, to jest to, że ty wyznaczasz granice, czy festiwal wyznacza granice, dokładnie, których nie wolno przekroczyć. I jak dokładnie ktoś się przekroczy, to co się dzieje? Nie, my inaczej mówimy. My jakby mówimy, nie przekraczajcie, bo zawiązujemy umowę obywatelską. My będziemy wspaniały festiwal i wszystko, co na tym festiwalu ma się zdarzyć, tam się zdarzy. A wy w zamian za to musicie przestrzegać regulaminu, o którym panu właśnie mówiłem też. Regulamin to jest bardzo prosty, który jest bardzo dobrze sformułowany. I nagle się okazuje, że kilkusettysięczny tłum utrzymuje te standardy. Chodzi mi o to, że w takiej debacie, żebym tej mowy nienawiści, ona będzie i tutaj nie oszukujmy się, będzie do końca świata jeden dzień dłużej. Co zrobić, żeby sobie z tym dać radę. Nie powielać tego hejtu na przykład. To, co często ludzie robią. Powielają, wypuszczają. Puszczę wam coś, co zobaczyłem. No coś, to jest nieprawdopodobne, złe, niedobre, ale obejrzyjcie to razem ze mną. Idziemy, szukamy takiego wyjścia. Szukamy takiego wyjścia, że bądź przy nas, bo my coś robimy dobrze, czyli nie hejtujemy. Nie, to nas nie interesuje. Wydawałoby się to naiwne, kiedy wiele, wiele lat temu zespół Prodigy zażądał barierek i spytał mnie, jak je rozstawić. Ja mówię, poproszę tłum, żeby się cofnął o 10 metrów. A tam stało według policji prawie milion ludzi. I facet powiedział, o czym ty w ogóle mówisz? I ze sceny powiedzieliśmy, proszę się cofnąć o 10 metrów. I ten tłum się cofnął. Oczywiście może to jest najmniej, żebym powiedział, proszę nie hejtować. Ale może właśnie powinniśmy tak zacząć mówić. Kiedy w namiocie ASP, na którym też byłeś, kiedy pierwszy raz było spotkanie, które sprowadził jeszcze Zbyszek Hołdys, ktoś przyjechał, mówi, Jurek, przyślij ochronę, bo tam ludzie palą, a tam nie powinni palić. A spróbowałeś ich o to poprosić, żeby nie palili. Zawieź kartkę, no zwariowałeś.
Zbyszek, i ty jesteś świadkiem, tam nikt nie pali, tam nikt nie spożywa piwa, ponieważ także zwracamy się do ludzi z jakąś prośbą. W szkołach amerykańskich są, jest znak rewolweru przekreślony, czyli z jednej strony mamy problem, więc nie wnoś rewolweru, nie wnoś broni na teren szkoły. Może musimy się bardziej informować, może musimy te informacje sobie wysyłać. To jest także do państwa takie pytanie, którym byśmy chcieli się zająć za chwilę. Pytając się, jak to robić? Od najprostszych rzeczy. Zaglądania przez ramię dziecku. Co teraz oglądasz? Ja się łapię, że moje wnuczki, telefon jest po prostu cały czas w użyciu. Są sprawne w tym, oglądają. Wydaje mi się, że ich mama bardzo o to dba, żeby pilnować, żeby to nie były takie treści, które mogą być szalone, ale one się przecisną przez każdą szczelinę, poza tym ciekawość ludzka jakby tam dąży, żeby to zrobić. O tym chcemy mówić. Ja uważam, że ciągle mam taką wiarę, że tak jak mówimy o festiwalu, ogromnej gromadzie ludzi, która bezpiecznie przyjeżdża i bezpiecznie wyjeżdża. Kiedy mówimy o finale, ogromnym udziale ludzi, o których możemy tak samo mówić, o tych złych cechach, to nawet bym stwierdził, że na samym końcu właśnie zwycięża ten taki dodatni przekaz. Wierzę w to, że mamy więcej pokładu takiego dobrego, tylko może trzeba zapukać do nas samych i powiedzieć, nie rób tego. Przepisy to jest właśnie ta strona po prawej stronie, no, których trzeba żądać i zmagać się z tym. Było pytanie, czy trzeba być majętnym, żeby walczyć o to. Sam już nie wiem, czy trzeba być konsekwentnym, bo ta konsekwencja mnie wczoraj kosztowała 4 godziny, czyli zeznania. Jest to żmudne, jest to trudne, ponawiające się, a potem jest taki też bezwład, kiedy się widzi, że odpowiedź jest w naszej sprawie negatywna. Gdzieś to odsyła. Czy to robić? Do końca nie wiem. Wielu celebrytów mi mówi, nie będę się kopał z koniem, nie będę szedł, wyciszę się, odpuszczę sobie. Czy to jest dobra metoda, czy to jest zła? Też nie wiem, bo ktoś to musi przyjmować, ktoś musi to opisać. Warunki na posterunku policji są po dzień dzisiejszy takie sobie. W związku z tym tych spraw mają tyle, że być może by nas to zalało. Przepisy, policja, karać. Słyszeliśmy tutaj jednego z naszych panelistów na ASP. Więzienie to też nie jest wyjście w tej sprawie. Także będziemy chwileczkę, będę prosił państwa o taką chwilę relaksu i za moment przejdziemy do drugiej naszej części debaty. Dziękuję, że się fotele zapełniają. Jeżeli Happy Set jeszcze może nie tak głośno państwu przekazać naszą taką ideę. My się nie chcemy bić. My się chcemy całować. Także chwileczka takiego odpoczynku i zaraz ruszamy do drugiej debaty. Dziękuję bardzo. Dziękuję państwu bardzo. My się nie chcemy bić, my się chcemy całować. My się nie chcemy bić, my się chcemy całować, całować. A jeśli bomba, to tylko witaminowa. A jeśli rewolucja, to tylko seksualna. Jeśli tęsknota, to tylko chwilowa. Taka na moment, na sekundę, kiedy się schować pod kołdrę. My się nie chcemy bić, o nie, my się chcemy. My się nie chcemy bić, my się chcemy całować, całować. A więc piąj się i walcz, lecz nigdy nie podnoś ręki. Ogień trzymaj w sercu, ale nerwy na uwięzi. A jeśli już przepaść i pustka między nami, to tylko taka
na sekundę między ustami a ustami. Cześć! Proszę Państwa, prosimy na salę. Na chwilę rozprostowaliśmy nogi, ale teraz prosimy na salę. Zapraszamy wszystkich do nas z powrotem. Zapraszamy, aby teraz porozmawiać z Wami. Nasi paneliści są także tutaj, ale także dzisiaj będziemy próbowali znaleźć odpowiedź, albo może i radę nas wszystkich, jak sobie z tym poradzić, jak sobie dać radę, jak być odpornym, jak być silnym. To, co przedstawił nam pan rzecznik praw obywatelskich, już jest takim kierunkiem, w którym ludzie przytomnie idą w tę stronę, aby te sprawy formalnie rozwiązywać. Chciałbym, aby ten czas nie był poświęcony prywatnym przypadkom, naszym przypadkom, wielu takim przypadkom. Chcemy szukać nieraz zupełnie abstrakcyjnych, zupełnie szalonych pomysłów. My w Fundacji co poniedziałek spotykamy się na takim naszym konklawie, tak to nazywamy, kolegium, a więc wszyscy szefowie działów siadamy przy stole co poniedziałek, przez cały rok. Zajmuje nam to nieraz godzinę, dwie, nieraz trzy i w ten sposób próbujemy omówić, co nas czeka przez cały tydzień, ale także rozwiązywać problemy. A więc, żeby nie były gadające głowy, żeby były absolutnie otwarte głowy. Nieraz śmieję się, że jak ktoś być może idzie korytarzem i słyszy takie wybuchy śmiechu, to myśli sobie, może my żartujemy. Ale właśnie poprzez taką otwartość, nieskrępowaność, żebyśmy nie byli skrępowani w tych pomysłach, jak sobie z tym dać radę. Bo jeszcze raz chciałbym, abyśmy już teraz próbowali odejść troszeczkę od także polityki, która jest tutaj zasadnicza, bardzo mocno tkwiąca. Ale ponieważ nie chcielibyśmy tutaj wejść w labirynt także państwa różnej różnorodności związanej z waszymi poglądami politycznymi, jeszcze raz zakładam, że wszyscy tworzymy tą jedną drużynę, dla której hejt w tym znaczeniu jest złym. Jest czymś złym, jest czymś przeszkadzającym, jest czymś takim kubłem złej, zimnej wody, a nawet i pomyj, która nie powinna się w naszym życiu pojawiać. Ona nasze życie psuje, ona nasze życie zniesmacza, powoduje, że nasz dzień jest słaby, a może i bardzo zły. A więc nie chcemy iść w te wątki, być może, dlaczego się tak dzieje,
bo też o tym tutaj dzisiaj mówiono. Idźmy w te pomysły, jak tego uniknąć, albo jak być silnym, żeby przeciwdziałać takiej mowie nienawiści. Myślę, że siłą rzeczy będziemy gdzieś tam oscylowali wokół pewnych tematów. Ale teraz otwieramy taką dyskusję. Nie wiem, czy Bartosz, zaczniemy od naszych panelistów, czy zaczniemy od państwa. Oddaję tobie głos, masz doświadczenie z Akademii Sztuk Przepięknych. Ja bym poprosił, żebyśmy doprosili już. Zacznijmy od początku. Najpierw poproszę naszych ekspertów tutaj. Zbyszek Hołdys, dołączysz do nas? Tak, już, teraz. Zbigniew Hołdys. Część z państwa tego nie wie, ale jest on oczywiście sławny przede wszystkim jako syn pierwszej damy polskiego Twittera. Jego mama jest bardzo aktywna na Twitterze, bardzo państwu polecam jej konto. Zapraszam cię, Zbyszku. Weź. I pan Bogusław Stanisławski, nie wiem, czy dotarł do nas. Dotarł. Widziałem panią Bogusławie, proszę bardzo. Tutaj jest pan Bogusław Stanisławski, czyli jeden z twórców Amnesty International w Polsce. Zapraszam. Bardzo proszę o pomoc. Już pan Bogusław do nas zmierza. I jeszcze mamy trzecią osobę, pan Piotr Grzelak, wiceprezydent Gdańska. Zapraszam pana serdecznie. Panie Bogusławie, bardzo proszę, wygrzane miejsce. Śmiało. Cześć jeszcze raz. Proszę bardzo. Już zaraz będzie krzesło. Jest już, tak? Dobrze. My jesteśmy gospodarzami, także walka miejsca ustępujemy. Została stoczona. Wszyscy jesteśmy, dobrze. W takim razie, jeśli chodzi o państwa, to jest ta część, do pana również mówię, w której można zadawać pytania. Zapraszam serdecznie, tam mikrofon stoi w połowie schodów. O. Nie jest tam mikrofon nie, dla wszystkich. My pana usłyszymy, ale reszta sali pana nie usłyszy, więc bardzo pana zachęcam do podejścia do mikrofonu. Tak to się na SP odbywa na festiwalu i proszę mi wierzyć, że świetnie działa. Proszę zadawać pytania zgodnie z regulaminem. Bardzo poprosimy o zwięzłe pytania, dlatego że chcemy dać czas panelistom na odpowiedź. Ja może, zanim pan dojdzie do mikrofonu, to ja w takim razie od razu z pierwszym pytaniem, Zbyszku, do ciebie. Podaj nam najlepszą metodę na walkę z hejtem. Jaką znasz? Dzień dobry państwu. To jest dobra metoda. Kultura najpierw. To już jest trochę zmniejszenie ciśnienia. Ja z hejtem nie walczę. Nie chcę się tu rozwijać za długo. Myśli mam bardzo dużo. Większość tego, co tu usłyszałem, nie była po mojej myśli, ale to nie dlatego, że państwo źle mówili, tylko oczekiwałem innych kierunków dyskusji. Hejt jest jako hejt, jako zjawisko, czyli poczucie, znajdowanie w sobie poczucia nienawiści do kogoś, agresji w sobie, czy pogardy wobec innego człowieka, jest częścią homo sapiensa. To nie jest rzecz do wyeliminowania. Każdy z nas może stać się hejterem w sekundę, jeżeli się wydarzy jakaś szczególna okoliczność, która nas dotknie. Przy czym to my wtedy decydujemy, że to był hejt, to co nas dotknęło i reagujemy na to w sposób według nas właściwy, być może właśnie hejterski. Nie wiem, wystarczy powiedzieć znajomej, przytyłaś. To nie jest dobra wiadomość dla kogoś, kto walczy z wagą. Można tej osobie zepsuć dzień i ta osoba na pewno będzie się czuła skrzywdzona. Czy to był hejt? Pewnie nie. Ja podam taką anegdotę. Mogę sobie na nią pozwolić z uwagi na to, że nie jest jednak tak wielu gości dzisiaj, jak myślałem, że będzie, bo problem jest potworny, a zainteresowanie powinno być naprawdę równie wielkie. Kiedyś oglądałem mecz jakiś piłkarski w domu na ekranie i ja jestem często uzbrojony w komputer, w smartfona, reaguję, piszę, notuję różne rzeczy, robię, pracuję też. I w tym meczu, podczas tego meczu ktoś strasznie brutalnie sfaulował Roberta Lewandowskiego, także on się tam zwinął z bólu. Ja wiedząc, że wielu ludzi komentuje ten mecz na bieżąco na Twitterze, napisałem jedno słowo, skurwysyn. I dostałem natychmiast odpowiedź, ale ty nienawidzisz Kaczyńskiego. To ja wiem, że to groteskowo brzmi, mnie to też wtedy rozbawiło. Ale to świadczy o tym, jak słowa pisane bez adresata mogą dotknąć kogoś, kto ma w ogóle jest w innym miejscu i nagle odbierze te słowa
nasze słowa życzliwe odbierze jako agresywne, nasze słowa w ogóle nie dotyczące tematu odbierze jako dotyczące. Ja odczuwam, wiem czym jest hejt w ogóle z tym, co tutaj się mówi. Jest pewien problem, dlatego że Amerykanie, czym się interesowałem bardzo dokładnie, rozróżniają kilka kategorii takich zachowań, które u nas wszystkie leżą w worku z napisem hejt, a oni jednak je bardzo wyraźnie rozdzielają. Bo czym innym jest bullying, czym innym jest mobbing, czym innym jest stalking, czym innym jest trolling i czym innym wreszcie jest hejt jako hate crime w konsekwencji. Tutaj nic nie padło na temat chyba najważniejszej z tych kategorii, mianowicie bullyingu. To musimy sobie zdać sprawę z tego, że jeżeli w nas drzemie pokład agresji, to ona może być werbalna i internetowa, ale ona może też polegać na tym, że się komuś nogę na korytarzu w szkole podstawi, że się mu potnie żyletką plecak, że się mu przypnie kartkę z jakimś obelżywym słowem do pleców, że się go nie będzie zapraszać do wspólnych akcji w klasie. Będzie się go nękać, będzie się mu niszczyć zeszyty, będzie się na niego donosić w nieprawdziwy sposób. Będzie się go niszczyć, tępić, gnębić, będzie się mu robić głupie zdjęcia, wykręcać ręce, tak jak kiedyś dziewczynce w Gdańsku, która popełniła samobójstwo, rozebrać ją, sfotografować. Amerykanie na bullying reagują bardzo radykalnie i tam prawo mówi o tym, że osoba do 18 roku życia jest pod specjalną ochroną. I takie działania są karane zarówno względem uczniów, którzy mogą otrzymać wszystko, petardę i plejadę kar od upomnień, nagan, zawieszeń, powyrzucanie ze szkoły, także rodzice mogą zostać pozwani do sądu, właściciele i dyrektorzy szkoły mogą być pozwani do sądu, mogą być usunięci ze stanowisk, jeśli nie zapobiegli przemocy wobec ucznia w szkole. I nie mówimy tu o bandyckiej przemocy typu pobili go, skopali, bo to już jest inna kategoria. Mówimy o nękaniu. Bullying to jest nękanie. Zatrucie komuś życia tak, że mu się tego życia odechciewa. O tym nie mówiliśmy tu w ogóle. My mówimy o hejcie internetowym jako zjawisku, które jest szalenie nieprzyjemne, a 90% tej rozmowy, stąd moje rozczarowanie, dotyczyło jak z tym sobie radzić karnie, policyjnie, ustawowo, rządowo i tak dalej. To nie ma znaczenia. W Stanach Zjednoczonych istnieje wolność słowa i sobie jakoś z tym problemem radzą, bo mają kilka kategorii prawnych, które nie dotyczą przestępstw hejtu jako takiego, tylko dotyczą kategorii, o których wspomniał między innymi Bartek. Mianowicie jest zakazane wygłaszanie poglądów rasistowskich, szydzących z kogoś ze względu na jego wygląd, przekonania religijne, na jego pochodzenie, tam jest wiele kategorii. Konstytucyjnie one są chronione. W związku z tym osoba, która jest sponiewierana, może się bronić natychmiast przy użyciu konstytucji. Tam nie trzeba prawa antyhejterskiego żadnego. Natomiast hejt tam fruwa rzeczywiście delikatniejszy niż u nas, ponieważ u nas stał się narzędziem przemocy powszechnej i publicznej. Musimy pamiętać o tym, że hejterzy działają z różnych pobudek. Nierzadko są to też pobudki profesjonalne, czyli niszczymy konkurenta politycznego lub gospodarczego. Wysyła się wtedy całą falę hejterów lub troli dezawuujących człowieka, dyskredytujących go, żeby go pozbawić powagi, żeby nie osiągnął sukcesu, żeby mu zrujnować karierę. Akurat nie żalę się w ogóle, ale mówię, to mnie spotkało chyba ze 3 razy w tych dniach ze względu na walkę o prawa autorskie też. Wtedy wrzuca się kłamliwe różnego rodzaju teksty. Walka z tym to jest trochę jak walka z wiatrakami, ja to neguję. Natomiast tych, którzy do mnie dostarczają takie treści, po prostu banuję. Oni nie mają do mnie więcej dostępu. Ja po prostu wtedy, to nie znaczy, że hejt zniknął. On zniknął na moim ekranie. Ale ważniejsze dla mnie jest coś innego. I mnie interesują konkrety, jak działać, żeby to zjawisko nie zwalczyć, jak ono już jest, tylko żeby ono nie powstało. Tu jest moim zdaniem klucz. Ten klucz dotyczy bardzo wielu dziedzin. Jak zwalczać narkotyki? No co, w momencie, kiedy już pół szkoły ćpa, przyjść i uświadamiać, pamiętajcie,
to zabija, to... Nie, ja zrobiłem prostą rzecz. Uczniów, w tym swojego syna, zawiozłem na Maryję Wilską do Markotu i oni zobaczyli skutki brania narkotyków. Oni doświadczyli tego. Oni się z tym zderzyli, zobaczyli umierających ludzi i od żyjącego wówczas Marka Kotańskiego dowiedzieli się, 9 na 10 umrze. To nie była opowieść, popatrzcie, ta substancja wygląda tak, ona jest niebezpieczna. Heroina zabije 9 z 10 biorących. To było zajęcie praktyczne. Część niekiedy w Stanach Zjednoczonych prawo mówi o tym, co spotkało mojego gitarzystę swego czasu, który jechał lekko nawalony trawą i alkoholem. Policja go zatrzymała i dostał do wyboru wyrok sądowy, który polega na tym. Albo idziesz do więzienia na rok, albo przez rok każdy weekend spędzasz jako wolontariusz z ludźmi, którzy zostali potrąceni, zabici, okaleczeni przez naćpanych kierowców. I musisz im wymieniać nocniki i tak dalej, i tak dalej. Zbyszko, ale co przy hejcie? Bo jak tutaj dałeś, powiedziałeś, że pojedziesz na Maryję Wilską i to jest super, pokazujesz 9 z nich odejdzie, tutaj będzie odwrotnie. 9 nie będzie w ogóle ukaranych, tak jakbyśmy tak parafrazowali to. Szkoda, że skróciłeś. Ja chciałem zwrócić uwagę na to, że opowiadanie i ostrzeganie nie ma żadnego większego znaczenia i wobec nas też nie działało. Nie pij albo nie pal. Który z nas skorzystał z tego w młodości? Natomiast już widok ofiar takiego zdarzenia leczy z różnych przypadków. I teraz przechodzę do konkretu. Do konkretnej sytuacji, która jest przykładem, ale nie mówię tego, żeby epatować kolejnym przykładem, tylko jak działa pewien mechanizm. Otóż mój syn chodził do szkoły, bardzo fajnej, pięknej szkoły, w której podskórnie działała taka trochę, powiedziałbym, no gitowska organizacja. To znaczy było kilku chłopaków, którzy terroryzowali pół szkoły. Jednocześnie przy okazji świetnych uczniów. Zaczepiali różnych ludzi i tak dalej. Mojemu synowi właśnie niszczyli ciuchy. On już mnie prosił któregoś dnia, żebym przyjechał po niego i go zabrał, że on już woli rzucić szkołę niż tam chodzić. I któregoś dnia jeden z tych oprawców zaczepiał chłopaka z niższej klasy, nie wiedząc, że ten z niższej klasy jest trochę starszy, tylko po prostu zdarzyło mu się nie zdać 2 razy. I jeszcze na dodatek był wyszkolony w sztukach walki. I mimo różnych próśb, daj mi spokój, nie zaczepiaj, ofiara była pstrykana w ucho, w nos, trzepana gazetą. To jest też hejt, niewerbalny, tylko mechaniczny, techniczny, fizyczny. Okazało się, że nie wytrzymała ofiara i skatowała swojego oprawcę. I wtedy szkoła się przeraziła, co zrobić. Może milicjanta postawić? A ja wtedy zwróciłem uwagę na to, czy wy widzicie, że ta ofiara, który zaczepiał drugiego ucznia, ma to na ścianie przy swojej ławce napisane HWDP, czy wyście na to zwrócili uwagę? Czy wy widzieliście w teatrze, jak poszliście wszyscy razem do Teatru Wielkiego i szedł chłopak z innej szkoły w dżinsach, w kwiatki, hippies. I od tego dzisiaj poszkodowanego, ale tak naprawdę oprawcy, usłyszał okrzyk, ty pedale! Czy wyście to widzieli? Czy wyście na to reagowali? Okazuje się, że nie. To były zachowania szkolne. Idą, potrącił, powiedział, krzyknął, zawołał. Finał był tego taki, że ja zaproponowałem rozwiązanie. Przypadkowo trafiłem na film, który opowiadał o zbrodni wykonanej przez młodych chłopców w szkole w Columbine w Thurston, którzy przyszli we dwóch. Wcześniej zabili swoich rodziców, zabili kilkoro uczniów i kilku nauczycieli, a potem odebrali sobie życie. Jedna z głośniejszych zbrodni szkolnych masowych. Okazało się, że oni pisali w internecie różne rzeczy, nikt na to nie reagował. Oni mówili, że im się świat nie podoba. Nikt na to nie reagował. Koniec końców, film, który ja oglądałem, był o tym, że w szkole, w której przygotowuje się podskórnie podobne zdarzenie, nienawistne, które może skończyć się hekatombą, zdarzenie jakieś zbrodnicze nawet, które ma też podłoże i kulturowe, bo zwróćcie uwagę, hejt dotyczy
punkowcy kontra hipisi, słoiki kontra miastowi, pojedźcie na wieś, oni na wsi chodzą w białych koszulach, na mszę i zobaczą kogoś innego z miasta, już się sytuacja robi ogniowa. To jest powszechne zjawisko. I tam wyleczono, na tym filmie pokazano, jak się leczy hejt w szkole przy pomocy pewnej sztuki teatralnej, do której było w filmie, fabularnym filmie, zresztą nagrodzonym Emmy, było odniesienie do internetu, że ta sztuka w internecie jest. Ja znalazłem tę sztukę, przeczytałem ją i po prostu mnie ścięło. Nie było lepszego narzędzia do walki z hejtem, jak wystawienie tej sztuki przez uczniów w szkole. Więc w tej szkole, w której doszło do tego aktu przemocy, z niemałym trudem przekonałem dyrektora, bo to niekonwencjonalna trochę metoda i to w ogóle trudno ufać, że sztuka teatralna zniszczy przemoc, prawda, i hejt. A tam oczywiście hejt internetowy był bezustanny w tej szkole. Wystawiliśmy tę sztukę z uczniami, kilkunastu ich było, dziewczyny z tej szkoły były charakteryzatorkami, inni robili dźwięk, stworzył się teatr. Sztuka przerażająca, bo bohaterem jest młodociany zabójca, a rozmawia z duchami osób, które zabił, i one właśnie opowiadają, przecież graliśmy razem w grę. Dlaczego mnie zabiłeś? Przecież przyniosłem ci pizzę kiedyś. Dlaczego mnie zastrzeliłeś? Albo cię nie lubię, twój ojciec ma dobry samochód. Takie gówniane preteksty, które na poziomie szkoły urastały do bardzo poważnych zdarzeń. Ten spektakl, Pif Paf Jesteś Trup, przetłumaczyłem za zgodą autora, Amerykanina Williama Mastro-Simon, który zażądał ode mnie tylko, żebym rozdawał to za darmo oraz jemu przesłał egzemplarz, żeby on mógł rozdawać za darmo. I tam był drugi warunek, że przy wystawianiu nie wolno zarabiać ani grosza. Ta sztuka została przeze mnie rozdana w kilkudziesięciu szkołach, została zagrana w Polsce ze 100 razy i w każdej z tych szkół znikła przemoc. Taka jest siła rażenia tej sztuki. To ja wtedy napisałem kilka innych sztuk, gdzie jedna dotyczyła przemocy wobec, to był czas listy Wilsteina, więc wobec ucznia, który, czy agresji słownej i hejtu, ja cały czas te rzeczy łączę. Hejt to jest, jak mówię, jedno z narzędzi. Jak skasujecie hejt, to się zdarzy coś w ciemnej bramie. To nie jest tak, że hejt to jest tylko i wyłącznie jedyne narzędzie. Hejt ma wiele twarzy, a my mówimy o mowie hejterskiej, ale ona w dalszym ciągu jest tylko jednym z narzędzi przemocy, agresji, pogardy wobec innych ludzi. Bo przecież nie trzeba iść do internetu, żeby być świadkiem eksperymentu, który zrobił jeden z nauczycieli w szkole we Wrocławiu, gdzie przebrał swoich uczniów, kobiety i mężczyzn, chłopców i dziewczyny, w hidżaby i puścił na miasto z magnetofonami. I oni chodzili i nagrywali, co ludzie mówią na ich temat. Oni się dowiedzieli wtedy, co czuje pierwszy lepszy człowiek islamu, idąc przez polską ulicę. Tego się nie wie, bo jak się im opowiada, że to jest nieprzyjemne, oni to usłyszeli, bo to było pod ich adresem i byli przerażeni, zdruzgotani. Swoją drogą kuratorium zakazało tego eksperymentu. A ja twierdzę, że on powinien być obowiązkowy i powszechny. Napisałem kilka sztuk, a więc jak powiedziałem o szykanowaniu osoby, której nazwisko matki czy ojca padło w programie telewizyjnym, że jest esbekiem, donosicielem, kapusiem. W innym przypadku dziewczynę, która okazało się, że jest staromodna, bo pochodzi z bardzo biednego domu i chodzi w używanych ciuchach i wszyscy po niej w szkole jadą, szydzą z niej i ona chce skoczyć oknem. Sztuka teatralna, film. Dozdawałem te scenariusze i wystawione to zostało w Polsce ze 150 razy i byłem na konferencjach nauczycielskich i opowiadałem o tych zdarzeniach. I był taki moment, że naprawdę nie mogłem się opędzić z wysyłaniem tych materiałów, wyrobić. I one wszędzie przynosiły skutek. W tej chwili jest sztuka teatralna, kolorowa, biało-czerwona, wystawiana w szkołach, gdzie młody chłopak wchodzi do klasy jako uczeń. Tak wszyscy sądzą, że to jest nowy uczeń w szkole i agituje, żeby go wybrać do klasy. I opowiada, że on załatwi tu Żydów i innych w tej szkole. I zyskuje poklask. W normalnej szkole wystawiana sztuka i wśród normalnych uczniów zyskuje poklask. A potem ujawnia, że ich sprowokował, bo tak naprawdę to jest ohydztwo. I pokazuje im, ta sztuka będzie grana za parę dni na Woli. Ona jest, ona funkcjonuje poprzez działania, aktywne działania, wciągając ludzi w te działania, pokazujemy im, w czym uczestniczą, pisząc, ona się puszcza, robi mi laskę, ten frajer jest Żydem i tak dalej. Nagle dowiadują się, co robią, bo zaczyna to ich dotyczyć. Stają się częścią tego problemu. I tylko wtedy, moim zdaniem, nie poprzez wykład i prelekcje,
tylko poprzez wciągnięcie ich w działanie i pokazanie im, jak to działanie naprawdę wygląda, oni odchodzą od przemocy. I ostatnie zdanie. Kiedy na Akademię Sztuk Przepięknych moim pierwszym planem było, żeby sprowadzić przedstawicieli trzech religii, i to się udało, mówię o wielkich monoteistycznych religiach. Na drugiej to już był arcybiskup Życiński, był imam Ali Abi Issa i był rabin Szudrich. Ludzie, którzy przyszli, a były ich tysiące, po raz pierwszy zobaczyli imama, czyli Araba prawdziwego i księgę Koran. I kiedy on im opowiadał o wszystkim, także o tym, dlaczego włosy mają zasłaniane, do czego służy turban, no kobiety mają włosy zasłaniane, do czego służy turban, skąd się biorą takie, a nie inne obyczaje, które dla nas są niezrozumiałe i w nas wywołują akt agresji i pogardy, że uważamy ich za dzicz. Jak on to wszystko opowiedział i wytłumaczył, dostał kilkunastominutową owację. I ja nie sądzę, żeby którykolwiek z obecnych tam ludzi wyszedł i od tego momentu zaczął szydzić z Arabów i napisał na ich temat cokolwiek. On się po prostu zetknął z tym po raz pierwszy. To samo dotyczyło rabina i to samo dotyczyło wspaniałego skądinąd, niestety nie żyjącego już arcybiskupa Życińskiego. Kontakt, uczestnictwo, a nie prelekcja i nawoływanie ich hasła i transparenty. Ale musimy właśnie zacząć od tego, żeby sobie to powiedzieć, dzięki Zbychu, bo to także tutaj zapisujemy. Czy zapiszemy to pod słowem szkolny teatr, szkolny happening, czyli że sami... Od razu dodam. Ja bym po prostu, korzystając z magicznej mocy twojej, ogłosił, że bo wiem, że jeszcze jedna sztuka była grana chyba w Poznaniu czy w Krakowie, ogłosił, że poszukujemy spektakli teatralnych szkolnych, które są wystawiane w pojedynczych szkołach. Nikt o tym nie ma, bo one nie wie, bo one nie mają mocy, żeby przesyłali gdzieś, czy do ciebie, czy do pana rzecznika. Niech przesyłają. Mało tego, niech prawdziwi, profesjonalni autorzy, ja nie jestem profesjonalny, ale napisałem 5 takich sztuk i je rozdaję. Niech przesyłają, dostarczą, niech powstanie biblioteka. Uwierzcie mi, nauczyciele po to sięgną. Jeszcze jak zobaczą, jak dzieciaki się w to wciągają, jak grają, jak sobie wąsy domalowują, jak sobie robią scenografię. To jest po prostu fantastyczna przygoda. A ślad zostaje na lata, może nawet i na całe życie. To pomóż tylko, żeby dobrze opisać nazwisko tego pierwszego autora, który tak ciebie zachwycił, bo niech to zostanie tutaj ślad, aby można było z tego korzystać. Mówię William Mastro Simone. Tak się... I mamy już. Mamy pytania. Wiem, bardzo pana proszę. To sztuka jest pana się nazywała moment. Piw, paf, jesteś trup, czyli bang, bang, you're dead. Aleksander Pruszyński, goniec w Toronto. Proszę państwa, mowa nienawiści w Polsce króluje od 1945 roku. Nienawiść ziemian, akowców, przedsiębiorców i tak dalej, i tak dalej. Cały PRL. Więc sam stąd się wzięło. Ale mam konkretną sprawę. Stale rzuca się słowo faszysta, neofaszysta i tak dalej. I to jest niekaralne. Co ciekawe, nikt nie orzuca słowo komunista. I też moim zdaniem musi być karane słowo faszysta, bo i co najciekawsze, mówią... Ja spotkałem się z takim wypadkiem w Kanadzie. Brzezińskiego określili lewicowy, żydowscy faszystą. I walczyliśmy. Broniłem Brzezińskiego, tego słynnego. I kiedy wreszcie będzie zakazane używać faszysta lub neofaszysta? Proszę bardzo, jeżeli ktoś chce udowodnić, że pan Kowalski jest faszystą, proszę bardzo, niech udowodni. Padło pytanie i teraz bardzo proszę teraz odpowiedź. Proszę bardzo, co tego? Dziękuję. Dziękuję panu bardzo. Panie Bogusławie, może chciałby pan odpowiedzieć na to pytanie. Gdzie są te granice i gdzie powinniśmy, jak powinniśmy odnosić się do ludzi, czy nazywanie kogoś faszystą bez powodu jest w porządku, jak to udowadniać, czy w ogóle należy się tym zajmować? Ja nie wiem, czy potrafię odpowiedzieć akurat na to pytanie. W ogóle chcę powiedzieć, że byłem troszkę zdziwiony, że zostałem tutaj nazwany ekspertem, bo no, mam się za szarą myszkę wobec tutaj tych wszystkich osób, które się
wypowiadały na ten temat i po tym cokolwiek więcej powiedzieć jest naprawdę bardzo trudno. Ja zacznę od czegoś ogólnego, jednak no coś muszę powiedzieć, jak zostałem wywołany do tablicy. Ja to widzę tak, że nienawiść jest gdzieś tam w tych mrocznych zakamarkach duszy ludzkiej każdego z nas. Ale ona sama się nie ujawnia. Ona wymaga bodźca, żeby się ujawniła. Jak może powiedzieć bardziej po prostu i trochę wulgarnie, kopa. I tym kopem, tym bodźcem jest najczęściej w moim głębokim przekonaniu i tak jak ja widzę świat z dalekiego dystansu wielu, wielu, wielu przeżytych lat, jest forsowanie ideologii. To ideologia. Celowo mówię właśnie ideologię. Nie chcę wchodzić w obszar polityki, bo rozumiem, że nie o tym dzisiaj, w ten obszar dzisiaj nie chcemy wchodzić, ale forsowanie forsowanie ideologii, która zmusza forsujących do tego, żeby dzielić, po to, żeby rządzić. Dzieli i rządź. Każda dyskryminacja, każde usiłowanie podziału doprowadza do tego, że ktoś tam jest gorszy, ktoś jest lepszy. To wywołuje hejt, to jest właśnie ten kop dany nienawiści. I ta nienawiść przeradza się w czyn, no przede wszystkim słowo. Pan spytał, czy winno być karane nazywanie kogoś faszystą. Ja myślę, że tak jak każda, znaczy faszyzm jest to zapis konstytucyjny przecież i jest to cała spuścizna naszej historii. Mamy określony stosunek do faszyzmu. Wiemy, że faszyzm to właśnie ta podła ideologia, która tyle zła przyczyniła światu. W związku z tym jest to na pewno obelga. No, trzeba traktować to, karalność tego, trzeba traktować tak, jak ja nie jestem prawnikiem, ale rozumiem, że tak jak winno się traktować, stosować karalność do każdej obelgi. No, nie widziałem tutaj różnicy między jakąkolwiek inną obelgą. Natomiast co ja chciałem powiedzieć jeszcze, jak mnie bardzo dobrze wrażenie zrobiło na mnie to, co powiedział pan Zbyszek. Tak, kultura i uczestniczenie, jakaś taka namacalność pokazania tego, skąd się to bierze. Oczywiście jest to jedno z tych bardzo istotnych narzędzi przeciwstawiania się nienawiści. Ale ja bym się powiedział przede wszystkim nie powtarzać to, o czym mówił Jurek w swoim wystąpieniu, nie powtarzać tych nienawistnych, najrozmaitych wpisów i tego języka nienawiści, nie powielać tego. Mało tego, tam, gdzie to jest tylko możliwe, przeciwstawia się temu. Oczywiście sygnalizować o tym, mówić o tym, znaczy stwarzać presję na tych gigantów internetu, żeby likwidowali to, mówić o tym, reagować na to. Ja chciałem to, o czym mogę powiedzieć, bo troszkę na ten temat wiem, powiem krótko, jak reaguje na to Komisja Europejska na mowę nienawiści. Na korytarzach brukselskich mówi się coraz częściej, że mowa nienawiści jest większym zagrożeniem dla projektu europejskiego
niż czołgi i samoloty. To jest naprawdę zagrożenie dla wartości europejskich. Nieprawdopodobne. Niewyobrażalne. O tym trzeba byłoby dużo mówić, żeby przedstawić Państwu, jak nieprawdopodobnym zagrożeniem dla tego filaru, na czym stoi Europa, jest właśnie język nienawiści. Komisja Europejska podjęła już dwa lata temu, zresztą mówiąc o Komisji Europejskiej, o Unii Europejskiej, chcę powiedzieć, że Unia Europejska została zbudowana na tym, żeby nie było na świecie, nie było w Europie podziałów, żeby przeciwstawić się tym podziałom. Także cokolwiek robi Unia Europejska, to jest działanie antydyskryminacyjne, a innymi słowy przeciwstawiające się mowie nienawiści. Ale dwa lata temu, z chwilą, kiedy mowa nienawiści nasilała się, Komisja Europejska podjęła szczególną inicjatywę, która się nazywa Code of Conduct. Ja nawet tego nie potrafię przetłumaczyć. To ma swoje tłumaczenie. Kodeks postępowania. Kodeks postępowania, tak jest. Bardzo, bardzo dziękuję, ktokolwiek mnie to podpowiedział. Ogromnie dziękuję. Proszę Państwa, i ten kodeks postępowania, znaczy struktury europejskie, Unia Europejska działa na zasadzie zaufania. I w oparciu o tę zasadę zaufania, zwróciła się do gigantów internetowych, tych największych. Facebook, bodajże Twitter również, na pewno Microsoft, na pewno Google, zobowiązując ich, ale no, Komisja Europejska nie ma żadnych możliwości egzekwowania tego, także to się odbywa właśnie na podstawie zasady zaufania po prostu. Ale zostało podpisane takie zobowiązanie, że te firmy, giganty internetowe będą w przeciągu 24 godzin, taka była docelowość tego dokumentu, w ciągu 24 godzin od chwili zgłoszenia będą w ciągu tygodnia weryfikacja, początkowo było takie założenie, że w ciągu tygodnia weryfikacja zgłoszenia, w ciągu 24 godzin z chwilą, kiedy weryfikacja potwierdzi, że jest to mowa nienawiści, w ciągu 24 godzin usunięcie. Minęło 2-3 lata i okazuje się, że to działa. Oczywiście w ograniczonym zakresie, bo dotyczy tylko tych sytuacji, kiedy te sytuacje mowy nienawiści są zgłaszane rzeczywiście do tych firm wielkich internetowych. Ileż ich nie jest zgłaszanych, także to działa tylko w tym zakresie, w którym te przypadki zgłaszane są. Ale w tym zakresie skuteczność w ciągu trzech, są ewaluacje z roku na rok robione, skuteczność tego narzędzia, tego mechanizmu jest coraz większa, bo ostatnia ewaluacja wskazywała na to, że te weryfikacje przebiegają w ciągu znacznie krótszego czasu i usuwane są rzeczywiście w ciągu 24 godzin te wypowiedzi hejtowe. W 80 bodajże 4% przypadków, tak jak sobie przypominam ostatnią ewaluację, tych zgłoszonych przypadków mowy nienawiści, bo to dotyczy oczywiście całej Europy. To dotyczy jak nie całej naszej sfery cywilizacyjnej, ale na pewno całej Europy. To ja myślę, że ja wiele więcej do powiedzenia na ten temat nie mam. Ja chcę tylko powiedzieć, że nienawiść to przecież jak gdyby rewers tej monety, po której drugiej stronie jest miłość. To może tak tylko tytułem puenty.
zgłaszać i raz jeszcze... Aha, jeszcze chciałem powiedzieć ciekawą sprawę, bo w ramach tego właśnie Code of Conduct w dyrektywie europejskiej jest powiedziane, że rządy krajów członkowskich są zobowiązane do ustalenia takiego kontaktu, to się, zdaje się, nazywa... Boże, ja jestem, proszę Państwa, prosto z pociągu, jestem merytorycznie trochę nieprzygotowany do tego wystąpienia. W każdym razie punkt kontaktowy, to się też jakoś tam w tym dokumencie nazywa, czego ja nie potrafię w tej chwili powiedzieć. W każdym razie każdy kraj członkowski był zobowiązany ową dyrektywą z 2017 roku wyznaczyć taki punkt, w który bardzo szeroko to spopularyzować, gdzie każdy, kto gdziekolwiek dostrzeże mowy nienawiści, będzie mógł tam zadzwonić, też zesmsować, żeby dostać informację, jak to może zrobić, bo przecież nie każdy wie, jak tam zgłosić do tego Facebooka, czy tego Microsoftu, czy gdziekolwiek indziej. Po prostu taki punkt, który byłby w każdej chwili pomocny człowiekowi, który chce na mowę nienawiści zareagować. No, ale to właśnie dzisiaj mówiliśmy o tym punkcie tutaj, który... obywatelskim, ale na odpowiedź teraz... Nie, więc ja chcę tylko jeszcze to powiedzieć. Ale w tym momencie dać, panu pozwoli pan, że ja skończę swoją... Pan Bogusław i zaraz jeszcze państwo też zajmą. I ja chcę powiedzieć, że z przykrością stwierdzam, że wielokrotnie zgłaszałem się do przedstawiciela Komisji Europejskiej, z którą jestem w jakimś kontakcie, z zapytaniem, gdzie jest taki punkt, czy rząd polski wyznaczył tą instytucję, tego człowieka, do którego można się zwracać. Okazało się, że w ciągu 3 lat rząd polski tego nie zrobił. W dalszym ciągu w Polsce takiego punktu nie ma. Nie ma się gdzie zwrócić. Znaczy są wolontariackie, tak bym to nazwał, pozarządowe. A być powinien zgodnie z dyrektywą, którą rząd otrzymał. To powinno załatwić Ministerstwo Cyfryzacji. No niestety Ministerstwo Cyfryzacji tego Panie nie Panie Bogusławie, i teraz odpowiedzmy panu na pytanie elementarne. Pytanie pana było... Czy słowo faszyzm jest karalne, czy też nie? No więc teraz spróbujmy na to odpowiedzieć. Panie Bogusławie, czy pan wie, czy jest karalne, czy nie? Bo jeżeli nie, to tu mamy może państwa, którzy pomogą. Ja nie umiem konkretnie odpowiedzieć. Panie Bogusławie, to oddajmy głos państwu, że mogą na to po kolei. Pan Rafał, bardzo proszę. Jeżeli mogę, bardzo krótko w uzupełnieniu tego, co już zostało powiedziane. Ja bym głos pana Pruszyńskiego potraktował poważnie. Zgodziłbym się z panem co do tego, że słowo faszysta nie powinno nigdy być nadużywane, bo to jest słowo o dużym ciężarze. Ale są okoliczności, kiedy to słowo jest... Ale teraz ja spróbuję... Niech pan wysłucha odpowiedzi do końca. Niech pan wysłucha odpowiedzi do końca. Ale... Nie jest pan tu jeden. Panie Aleksandrze, pan no więc... zadał całe pytania, przerywa pan ludziom po pierwszym zdaniu. No to... Ja mogę powiedzieć, co ja uważam za faszyzm. Pisałem o tym więcej w innych miejscach. Uważam, że faszyzm jest ideologią totalnej jednolitości kulturowej. Jest ideologią zbrodniczą. Niestety także w naszym kraju i w latach 30. i później i dziś istnieją ugrupowania nawiązujące do faszyzmu. I to jest problem. Takim ugrupowaniem jest ONR wspominany już dziś. Ale Polska ma także piękną kartę walki z faszyzmem, oczywiście, o czym możemy przeczytać na przykład w książkach Ksawerego Pruszyńskiego, które bardzo gorąco polecam wszystkim obecnym. Dziękuję bardzo. Właśnie wiem. Myślę, że nieprzypadkowo padło to nazwisko. Nie należy karać. Pan zauważył, że pan demonuje rozmowę? Czy pan to zauważył, że pan robi to, co robią internetowe trole, czyli gdzieś tam trwa wymiana dyskusji, a pan wpada jak czołg, rozwala pan wszystko, nie daje pan dokończyć wyjaśnienia, nie przyjmuje pan wyjaśnień, krzyczy pan poza kolejnością, bez mikrofonu, pan łamie zasady rozmowy i to już jest pierwsza prowokacja do tego, żeby nasza rozmowa skończyła się źle i to będzie pański skutek. Tak się nie postępuje,
O, i dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Panu muszę odpowiedzieć jedno zdanie. Korzystam z okazji, że ci ukradłem mikrofon. W sprawie hejtu powiem tylko jedną rzecz. To nie jest tak, że to jest rewers monety z miłością po drugiej stronie, dlatego że hejt w rozumieniu prawa i przestępczości jest uważany za zbrodnię czy przestępstwo z powodów irracjonalnych. To znaczy, czym innym jest nienawiść, bo mnie rzuciła dziewczyna i ja jej nienawidzę, a czym innym jest wyjdę i zabiję jakiegoś murzyna. To są dwie różne rzeczy. I to drugie to jest hate crime. Dziękuję bardzo. Panie prezydencie, zapraszam. Myślę, że to jest bardzo ważne, co przed chwilą pan powiedział a propos Unii Europejskiej, a propos Zjednoczonej Europy, wspólnoty, bo każdy hejt zabija wspólnotę, czy to na poziomie europejskim, czy na poziomie narodowym, czy na poziomie rodzinnym też. I myślę, że to są bardzo istotne słowa, o których pan mówi, że dzisiaj od liderów politycznych, wydaje mi się, że tutaj w tym gronie chociaż bardziej samorządowy, reprezentuje jako jedyny osoby związane z polityką. Od liderów politycznych dzisiaj musimy wymagać takich trzech elementów, które pozwolą przezwyciężyć naturalny mechanizm. Mechanizm, który powoduje, że politykom wydaje się, że dla krótkoterminowego urobku politycznego mają szansę, znaczy mogą właśnie w ramach tych mechanizmów działać. I pan o jednym z tych mechanizmów powiedział, to znaczy podgrzewanie niepokojów, czy podgrzewanie naszych strachów i wyprowadzanie ich na światło dzienne jako element podziału na grupy społeczne. I to jest moim zdaniem bardzo istotne. I tu mam taką dużą pretensję do mojego środowiska politycznego, z którego się wywodzę. Wywodzę się z Platformy Obywatelskiej, że w momencie, kiedy była dyskusja, debata o uchodźcach w Europie, niestety bardzo defensywnie się zachowywaliśmy. A to jest ten moment, kiedy właśnie polityk musi przezwyciężyć tę ochotę krótkoterminowego zwycięstwa politycznego i stać się liderem, iść na przekór naszym strachom. Drugi element, no to jest element związany też z tym, co trochę było o tym mowa, czyli bańka. Trochę opowiem jakby prywatną historię. Moi rodzice wywodzą się z Ruchu Młodej Polski. To był ruch opozycyjny w Gdańsku, taki dosyć istotny. Z tego ruchu wywodzą się dzisiejsze elity, ale po dwóch stronach sceny politycznej. I na początku imieniny, urodziny, jakieś uroczystości rodzinne, nie było nigdy z tym problemu, żebyśmy razem się spotykali, mimo że właśnie są te różne strony sceny politycznej. Gdzieś tam wokół Ruchu Młodej Polski między innymi był Antoni Macierewicz z jednej strony, z drugiej strony Aleksander Hall. Także no to są różne zupełnie postaci. Natomiast dzisiaj widzę, że nie tylko na Facebooku, nie tylko w mediach społecznościowych pojawiają się rzeczywiście bańki, ale również bańki towarzyskie. To znaczy my jako politycy, my jako liderzy opinii społecznej też nie próbujemy przebijać się przez tą bańkę. To znaczy staramy się rozmawiać z osobami, które upewnią nas w poglądach, które posiadamy. I to jest też brak leadershipu. Znaczy to też jest właśnie moim zdaniem takie krótkoterminowe patrzenie na politykę. I trzeci element. Nie rozmawiamy o poglądach, tylko rozmawiamy ad personam, czyli używamy słów faszysta, komunista. Nie ma dzisiaj dyskusji o tym, czy Polska powinna być bardziej liberalna, bardziej konserwatywna, bardziej socjalistyczna, tylko jest ten na przykład homofob albo jest ten nie wiem, gej, który chodzi na parady miłości. To dotknęło również mojego szefa w styczniu tego roku. Że przypina się ludziom łatki, a nie dyskutuje o ich poglądach. I wydaje mi się, że dzisiaj, jeżeli chcemy przełamać hejt, który rzeczywiście funkcjonuje, a politycy uważam mają kluczową rolę, to te trzy elementy muszą jakby sobie po pierwsze uświadomić, a po drugie je przełamywać, bo wtedy nasza wspólnota europejska, wspólnota polska, wspólnota również lokalna ostatecznie się rozpadnie. Mam nadzieję, że do tego nie dojdzie. Jedno tylko słowo, żeby jednak odpowiedzieć panu, czy określenie kogoś faszystą jest w Polsce karalne, czy nie?
krótko trzeba to odpowiedzieć, żeby pan wyszedł usatysfakcjonowany. Dziękuję. Oczywiście zależy od kontroli. Bardzo proszę. Tak, jest karalne, jeśli jest znieważeniem. Tak jak każde inne słowo, które jest znieważeniem. Pod warunkiem, że jest znieważeniem. A kiedy jest znieważenie, a kiedy nie? No, na przykład wtedy, kiedy się tego słowa używa niezgodnie z faktami, żeby kogoś znieważyć. Myślę, że to jest bardzo dobra odpowiedź, bardzo zwięzła. Dziękujemy bardzo. I ostatnie słowo, tradycyjnie pan rzecznik. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, bo ja mam jednak niedosyt, tak? Bo to jest ważne pytanie, które pan zadał. I moim zdaniem nie można go tak po prostu zostawić. Bo zapomnieliśmy o jednej rzeczy, że my posługujemy się różnymi słowami. Na różny sposób nazywamy zjawiska, nazywamy także osoby, określamy te osoby, wartościujemy ich zachowanie. I nie można tego spisać. Nie możemy stworzyć takiego katalogu, gdzie byśmy napisali to i to słowo jest zakazane z automatu, że jak to słowo się pojawi, to w ogóle od razu będziesz miał problem. Ponieważ wszystko zależy od tego, do kogo to słowo jest skierowane, to określenie. Po drugie zależy od kontekstu i zależy od stanu faktycznego, z którym możemy mieć do czynienia. W jednej sytuacji nazwanie kogoś, kto nie wiem, czci w lesie i ma urodziny i obchodzi urodziny Hitlera faszystą, no nie będzie znieważeniem, tak? No bo to jest nazwanie po imieniu ideologii, do której ta osoba stara się okazywać przywiązanie. I sami widzieliśmy w reportażu Superwizjera TVN24, że takie rzeczy także się w Polsce dzieją. W innym przypadku... Momencik. W innym przypadku... Nie, to nie jest prawda. W innym przypadku nazwanie kogoś takim określeniem może być po prostu zniesławiające i znieważające. I to, o czym musimy pamiętać, to to, że żyjemy w państwie demokratycznym, w którym mamy trójpodział władzy. I od decydowania, czy coś stanowi znieważenie, przemoc słowną, mową nienawiści, jest sąd. To sąd będzie decydował poprzez pierwszą instancję, drugą instancję, czasami nawet Sąd Najwyższy o tym, czy dane słowo, dane określenie można zakwalifikować jako znieważające, jako tą mowę nienawiści, czy też nie. I bez tego sobie nie poradzimy. Jedyne, czego możemy oczekiwać, to to, żeby sądy działały sprawnie, profesjonalnie, szybko, kompetentnie w tego typu sprawach, ale to właśnie to morze orzeczeń sądowych, to orzecznictwo kształtuje naszą kulturę prawną w takiej sytuacji, bo to sądy muszą interpretować, co jest tym nawoływaniem do nienawiści, co jest znieważaniem, co jest promowaniem ideologii totalitarnych, co jest zniesławieniem, to sądy mają, co jest naruszeniem dóbr osobistych. To sądy w tej codziennej pracy tego dokonują i to robią de facto, tak? Bo tych orzeczeń, które dotyczą różnych aspektów ochrony naszej reputacji, godności, tożsamości, jest rocznie kilkaset, kilka tysięcy i po prostu ta cała baza orzecznictwa kształtuje to, co jest dozwolone, a co jest zakazane. To także kształtuje prokurator, który w sprawach z oskarżenia publicznego dokonuje tego pierwszego filtrażu, decydując o tym, czy coś trafi do sądu jako akt oskarżenia, czy też nie. Także pamiętajmy o tym, że to tworzy, interpretacja przepisów tworzy też i ma wpływ na tworzenie tego, jakimi słowami możemy się posługiwać, a jakimi nie i w jakich okolicznościach. I kolejna. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Dzień dobry, Iwona Legęć, miesięcznik Strażak. To jest pismo dla strażaków ochotników, których nie trzeba Jurkowi przedstawiać, bo ich zna. Wie, że to są ludzie odważni, ofiarni i szlachetni przede wszystkim. I teraz, kiedy mam pytanie do Jurka właśnie. Jaką widzisz rolę strażaków ochotników tam na dole w tej Polsce lokalnej? Czy oni mogą coś zrobić i w jaki sposób mogą to zrobić? A drugie pytanie mam do pana rzecznika. Strażacy ochotnicy są autorytetem w swoich społecznościach bez wątpienia, są też trendseterami, ale oni też pracują z młodzieżą. Przy każdej ochotniczej straży pożarnej jest młodzieżowa drużyna pożarnicza. I w jaki sposób oni mogą rozmawiać o tym z młodzieżą, bo pan ma doświadczenie? I w jaki sposób młodzież może rozmawiać z inną młodzieżą właśnie o tym, jak walczyć z hejtem i jak nie być hejterem? A moje trzecie, ostatnie pytanie jest, mianowicie co oznacza ten hasło ja nie hejtuję, ja rock'n'rolluję, zwłaszcza ja rock'n'rolluję. Tego chciałabym się dowiedzieć. Dziękuję. No dobrze. Ochotnicze straże pożarne. Może to tam zabrzmi trochę humorystycznie, ale nigdy nie widziałem hejtu, który byłby podpisany przez OSP na przykład, który by o czymś tam mówił. Wręcz przeciwnie, kiedy w zeszłym roku zawodowa straż
pożarna nie chciała nas polać wodą, zrobili to właśnie ochotnicy, a najpierw Niemcy polali nas i byliśmy wszyscy zadowoleni. Ja myślę, że mówimy tutaj o takim kontakcie, o którym ja także mówiłem kilkanaście minut temu. Chodzi nam o to, żeby trafiać do młodych ludzi, bo to od tego trzeba zacząć, od tej edukacji, czym skorupka za młodu. Trafia do młodych ludzi w bardzo różny sposób. Tym sposobem jest nasza akcja Wielka Orkiestra, jest festiwal. To, co mówił Zbyszek, to jest robienie teatru przez nich samych, a więc wciągnięcie ich w jakoś w takie działania, które będą im odpowiadały, które będą ich ciekawiły. Ja dostałem ostatnio przepiękny kalendarz drużyny OSP i same panie były chyba. One nie są same panie, ale kalendarz się składał z samych pań. Tak sobie myślę, mając lat 15, 16, 17, dziewczyny chcą być w tej drużynie, to nie jest łatwa robota, bo OSP robi taką samą robotę jak zawodowa straż pożarna, jest pierwsza zawsze tam, gdzie się coś dzieje, bo jest najbliżej. To nie są amatorzy, chociaż to tak brzmi, ochotnicza. To są po prostu ludzie, którzy to robią zawodowo, z pasją. W związku z tym, że i to robią, to już jest to miejsce, w którym się coś dzieje. Jeżeli przyjeżdżacie do nas na festiwal, słuchacie tego, co u nas się dzieje. To są takie klimaty, które później zawozicie do siebie na wioskę czy do swojej miejscowości. O tym się rozmawia. My o tym zawsze mówimy. Kiedy uczymy nauczycieli pierwszej pomocy, to uczą 6-7-8-latków. I okazuje się, że ten cały ruch ma za sobą 4 miliony przeszkolonych dzieci. Wiedzą, jak się zachować. Gdybyśmy uczyli dzieci w pierwszej, drugiej, trzeciej klasie zachowań przy komputerze, zachowań związanych z hejtem i byłyby te działania robione logicznie, byłyby poza wszelką polityką, byłyby robione przez nauczycieli, którzy są przygotowani do takich zajęć, to myślę, że to by miałoby super efekt. Dzieciaki uczą nas sortować śmieci. To moje wnuczki mi mówią, że dziadek, tutaj to powinno być w osobnym koszu, to one pierwsze przyjmują takie wiadomości. Jeżeli zaczniemy naszą edukację od takich najmłodszych lat, to może to przyniesie super skutek. OSP z nami pomaga nam uczyć pierwszej pomocy. Kilkaset takich straży zgłosiło się do nas, żeby to robić razem z nami. A więc jesteście ekipą, to jest chyba około 17 tysięcy, tak, jeżeli dobrze mówię. Aha, to dokładnie nawet wiesz ile. Ale to jest ogromna, ogromna ilość miejsc, gdzie jeżeli o czymś tutaj będziemy mówili, możemy także do was przekazać. No tak sobie wyobrażam, że taki teatr może powstać właśnie w takiej strażnicy, może powstać w remizie właśnie u was. To właśnie wy jesteście tą ekipą, która do czegoś porusza. To wy zbieracie pieniądze, kiedy jest finał. To wasze oddziały jadą do nas na festiwal. Zgłosiło się już bardzo dużo. Prezes Pawlak ustali, które do nas dojadą, ale już wiemy, że się nie musimy opierać na Państwowej Straży Pożarnej, która rok temu po prostu dała ciała, po prostu zachowała się w sposób dla mnie niezrozumiały. Dlatego, że dzisiaj będziemy jeszcze mówili o tym i jeszcze raz namawiam, podkręcam was, żebyśmy poszli w taką stronę. Szukamy tych pomysłów, które się rozjadą gdzieś dalej. Jeżeli Zbyszek mówi o sztukach teatralnych, a sam jeszcze mówi, że napisał, no to dlaczego wy macie nie wziąć takich sztuk i wy nie macie się w to bawić, zanim szkoła to weźmie, bo my w szkole nie możemy uczyć pierwszej pomocy. My próbujemy panią minister nie tylko tą z tej kadencji, ale z poprzedniej też namówić, żeby to był obligatoryjny przedmiot. Nie dlatego, żeby to był mus, tylko że dzięki temu każda szkoła się będzie uczyła tego. To jest 12 godzin w ciągu roku. Już nawet nie mówię, ile przedmioty inne mają, o wiele więcej. A skutek jest niesamowicie pozytywny. Ratują życie. W związku z tym, jeżeli to byłoby obligatoryjne, nauczenie korzystania z komputera, ale pod tym znaczeniem, o którym tu mówiliśmy, co tam się znajduje, jakie tam są treści i na co powinniśmy być bardzo wyczuleni. Ale już wiem, że to jest trudna dyskusja, bo wychowanie seksualne w szkołach no, spotkało się z niesamowitą wrzawą i murem, więc my nie czekamy, my robimy swoje, a więc my uczymy nauczycieli poza szkołami. 4 miliony dzieci ukończyło, nawet dzisiaj gdzieś jest jakiś kurs, który my prowadzimy. Dlatego o tym myślmy, a już tylko powiem koniec, no nie hejtuję, no wolę zajmować się tym, co mnie kręci, czyli mówiąc w skrócie, nawet ten angielski skrót jest jakiś taki bardzo szybszy, no hate, just rock, czyli no w duszy mi bardziej gra, nawet to nazywamy, hate mi nie gra, hate mi nie pasuje, on jest bliski, on jest, ja nie jestem szaleniec i wiem, że w mojej głowie się też on kłębi, no nie będę oszukiwał, kiedy jesteśmy sami w domu, to ja też gadam z telewizorem i nie chcę powtarzać, bo tylko dzidzia wie, co ja mówię do telewizora i to są słowa, no krótkie, szybkie,
szybkie i kategoryczne, ale bym nie wyszedł z tymi słowami gdzieś dalej, ugryzłbym się w język bardzo mocno. A jednak wolę, żeby mi w duszy grało pozytywnie niż negatywnie. Hejt boli, cholernie boli, wiem o tym i sami wiecie, że dotyka nas i jeżeli nie ma wtedy drużyny, nie ma osób, które są obok, to strasznie go trudno znieść, strasznie go trudno znieść. Strasznie trudno dzieciakom, które są w szkole napiętnowane, które są wytykane, a najczęściej ci dobrzy są właśnie wytykani, bo oni najszybciej można się, jesteś za gruby, jesteś za lepszy, jesteś za dobry, jak się uczysz, to jesteś kujon i tak dalej, i tak dalej. Nauczyciele sobie z tym nie dają rady. Szkoła jest szybka w Polsce, jak sami wiecie. Musi pędzić, w związku z tym nie ma tego momentu, żeby się pochylić, więc my mamy satysfakcję, że pół bani młodych ludzi przyjeżdża, pół miliona ludzi przyjeżdża w jedno miejsce raz do roku na kilka dni i nie mamy generalnie z nimi kłopotów. Jeżeli mówimy stop narkotykom, to nie dlatego, że wszyscy mówią, okej, no nie wezmę, bo zakaz, bo właśnie chcę stworzyć fajną tutaj atmosferę i sąsiad obok mi zwrócił uwagę. W hejcie powinniśmy doprowadzić do takiego momentu, kiedy będziemy sobie lekko, spokojnie zwracali uwagę. Co ty gadasz? To jest hejt. Co ty robisz? Co ty napisałeś? W klasie wiemy, kto hejtuje szybciej, bo się widzimy i się znamy i w takich rozmowach nawet wiemy, o czym mówimy, aby się ugryźć w język. Więc stąd ten tekst, żeby nie było też za poważnie, żeby nie było tak z namaszczeniem, bo później się okazuje, że to też gadające głowy, które my jesteśmy tutaj wszyscy gadające głowy. Zobaczymy, ile z tego będzie za 2 godziny, za 3 dni, za miesiąc, ile z tego zostanie, bo to są poważne tematy i to, co przygotowuje pan rzecznik, ja przeczytałem te kilka stron do pana premiera Morawieckiego, to trzeba być premierem Morawieckim, żeby to zrozumieć wszystko, bo to strasznie takim językiem formalnym, trudnym. Ale wiem, że właśnie między innymi chodzi o tą edukację, uściślenie prawa, to co pan Bogusław mówił, czyli żeby to, co jest w Unii Europejskiej, co Unia Europejska wymyśliła, żeby to tutaj działało, żeby to tutaj było. No to tyle na ten temat. Środkowe pytanie chyba było do pana rzecznika. Ostatnie słowo, pan rzecznik. Okej, bardzo pani dziękuję za to pytanie, bo ono moim zdaniem dotyka istoty rzeczy, a mianowicie jak o tym wszystkim dyskutować i osiągnąć efekt skali. To pojęcie się pojawiało, efekt skali, czyli jak dotrzeć do młodzieży, do społeczeństwa od Szprotawy po Stepnicę, od Sejn po Sanok, tak? Bo tak wielka jest Polska. I akurat sieć ochotniczych straż pożarnych jest wielka, jest chyba poza Orkiestrą Świątecznej Pomocy, chyba największą organizacją pozarządową w Polsce. Działkowcy jeszcze. No jeszcze działkowcy. Ale oni mają szczególny status prawny, tak bym powiedział, prawda? I pewien, no właśnie, pewne problemy też związane z tym swoim szczególnym statusem prawnym. Natomiast i ważne jest zastanowienie się, jak właśnie to spowodować, żebyśmy faktycznie z tym przesłaniem trafili do wszystkich. I tak na gorąco ja widzę 3 możliwości, akurat jeśli chodzi o OSP konkretnie. Po pierwsze, jest taki portal, który się nazywa mowanienawiści.info. mowanienawiści.info, gdzie znajduje się mnóstwo różnych materiałów edukacyjnych. Materiałów, które były tworzone przez lata, przez organizacje pozarządowe i tam są i scenariusze lekcji, i warsztatów, i różnych działań, które można po prostu zorganizować. Tak? To jest jakby najprostsze, co można zrobić. Tak? Wysłać maila, słuchajcie, tu są materiały, ściągajcie, zastanówcie się, co możecie zrobić w swojej społeczności, jak to możecie poprowadzić. Ale być może potrzeba specjalistów do poprowadzenia zajęć, po dyskutowania na ten temat. No to tutaj wyobrażałbym sobie, że warto byłoby nawiązać współpracę z takim partnerem, jakim jest Stowarzyszenie Sędziów Polskich Justicja. Mamy, do stowarzyszenia należy ponad 3000 sędziów i oni uruchamiają projekt na temat tego, jak walczyć z mową nienawiści, ale też jak uczyć, prawda, dlaczego ta mowa nienawiści jest zła i może tam, gdzie im się na przykład nie uda w szkołach poprowadzić zajęć, to może łatwiej im będzie poprowadzić w remizie, tak? I porozmawiać z młodzieżą na temat tego, dlaczego jest źle. I zawsze autorytet sędziego, który właśnie mówi o tych różnych aspektach, może być dość istotny. I wreszcie trzecia rzecz, biorąc pod uwagę, można powiedzieć, fascynacje technologiczne szefa, czyli pana premiera Pawlaka,
No to właśnie, jak tutaj nawiązać współpracę być może z firmami technologicznymi, które też przecież się tym zajmują, też uznają to za swoją społeczną odpowiedzialność, żeby to promować. Czy to Facebook, który o tym myśli i też różne działania społeczne podejmuje, czy Orange. Są różne firmy, które myślę, że są tym zainteresowane. I gdyby udało się nawiązać tego typu współpracę, jakieś porozumienie, partnerstwo i w ten sposób pójść z programami edukacyjnymi, to może faktycznie byśmy przynajmniej się przybliżyli do osiągnięcia tego efektu skali. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Następne pytanie, zapraszam. Dzień dobry Państwu, Katarzyna Czyczyro z tej strony. Jestem informatykiem z wykształcenia, sieciowcem i od wielu lat niestety również ofiarą hejtu i przemocy. Niejednokrotnie próbowałam sobie z tym faktem, który wielokrotnie mnie spotykał zarówno na Facebooku, Instagramie, Twitterze czy też innych środkach komunikacji, bo kiedyś jeszcze był Mirc, jak pamiętamy początki internetu. Od samego początku internetu borykałam się z takim problemem, a od kilku lat borykam się dość namacalnie, łącznie z tym, że dotyczy to również mojego najmłodszego członka rodziny, jakim jest mój syn. Bardzo się cieszę, że w końcu publicznie mamy możliwość spotkania się na tego rodzaju debacie, dlatego że bardzo często ofiary przemocy, w tym hejtu, bo myślę, że dobrze by było zakwalifikować hejt, jako jest to jeden z rodzajów przemocy psychicznej na ofiarach. Ofiary nie mają swego głosu obecnie w Polsce. Nikt ich nie reprezentuje. Jestem jedną z tych osób i bardzo proszę, stąd moje pytanie. Zebraliśmy się tu wszyscy, Państwo, mówimy bardzo fajne hasła mamy. Ja nie hejtuję, ja rock'n'rolluję. Bardzo bym prosiła w imieniu takich ofiar hejtu i innych osób w naszym kraju, by te osoby skierować, gdzie mogą uzyskać pomoc. Ja bardzo proszę Państwa, żeby Państwo mi nakierowali, gdzie ofiara wieloletniego hejtu, przemocy może się udać w naszym państwie i zwrócić o pomoc. Gdy zawodzi policja, prokuratury, sądy pierwszej instancji, drugiej instancji, pytam się, jako obywatel, gdzie mam swoje konstytucyjne prawa, mój syn również ma swoje konstytucyjne prawa, które są łamane zarówno jego, jak i moje, gdzie i u kogo możemy uzyskać pomoc. Bo w chwili obecnej, nawet w dniu wczorajszym, gdy udało mi się nagłośnić, dostać się do telewizji publicznej i nagłośnić sprawę, jaka dotyczy 7,5-letniego dziecka, w tym również mnie, jako ofiary przemocy i hejtu od osoby również nam bliskiej, w jaki sposób mamy się obronić, gdy nawet wczoraj w publicznej telewizji mogli Państwo u pani w programie pani Eli Jaworowicz usłyszeć, w jaki sposób jest w naszym kraju, w jaki sposób i jak osoby są hejtowane. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa się podejmie odpowiedzi na to pytanie? Pani Anna, proszę bardzo. Chciałabym bardzo serdecznie złożyć ukłony, że jakby jest w stanie Pani o tym mówić publicznie. Niestety, jeśli chodzi o instytucje państwa, to muszę wszystkich Państwa tutaj rozczarować, ponieważ nie ma takiego jednego miejsca, do którego można składać skargi i wnioski zażalenia. Dzisiaj to stoi na barkach organizacji pozarządowych lub ewentualnie w niektórych przypadkach Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. Trudno też, jakby my nie znamy wszystkich przypadków, do czego te rzeczy dotyczą i generalnie, bo różne osoby różnie, jakby to są bardzo różne przestępstwa. Ja wstępnie zachęcam do kontaktu z nami. Możemy się tej sprawie przyjrzeć. Natomiast jakby z góry też Państwa ostrzegam, że jest tak, że organizacje pozarządowe nie są w stanie jakby przyjąć wszystkich spraw. Nas jest naprawdę za mało, mamy bardzo ograniczone moce przerobowe i nie jesteśmy w stanie zastąpić państwa w tym obszarze. Ja też nie wiem, czy dobrze panią zrozumiałam, ale z tego, co zrozumiałam, to jak rozumiem, część instytucji, do których pani się już zwracała, zawiodła, czy też nie udzieliła pani satysfakcjonującej pomocy. Niestety zawiodła, albo instytucje nie dopełniały należycie swoich obowiązków, albo wykraczały swoje obowiązki, a policja albo prokuratura rozkładała ręce, mówiąc, że ma zbyt
niski materiał dowodowy. Jestem informatykiem zawodu. Dostarczałam naprawdę, proszę mi uwierzyć, adres URL to nie jest jedyne źródło, które można dostarczyć do prokuratury czy też do organów ścigania jako dowody. Screeny również są pewnego rodzaju jak najbardziej materiałem dowodowym i tutaj apeluję do ofiar, jeżeli to jest jedyna rzecz, którą potrafią robić, aby dalej to wykonywały, dlatego że poszczególne instytucje, które, w których nie wiem, Facebook czy inne portale są w rejestrach w stanie oczywiście wyciągnąć. Jasne, to nie jest moment, żeby panią dopytywać o szczegóły i nie to było moją intencją, natomiast jeżeli jest tak, że niestety, jakieś instytucje... Niestety organy nasze państwowe zawodzą i stąd moje pytanie i dlatego też moja dzisiejsza tu obecność. W imieniu ofiar chciałabym się spytać, gdzie mamy się udać o pomoc? Staram się odpowiedzieć. Jeżeli instytucje publiczne zawiodły, to takim miejscem, do którego może się pani zwrócić, jest Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich. Serdecznie zapraszamy. Dobrze, dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Nazywam się Małgorzata Rosłońska. Trzy kwestie. Pierwsza. Uczestniczyliśmy wczoraj w posiedzeniu Rady Miasta, ponieważ była przekazana informacja dotycząca skutków podpisania karty LGBT+. Występował na mównicy radny PiS-u, pan Michał Węglar, przepraszam, bo myślałam o panu, Michał Szponderski. Internety pokazały, że ma 25 lat i swoje przemówienie, wystąpienie rozpoczął od słów skierowanych do publiczności uczestniczącej: witam alimenciarki i alimenciarzy. No, jest tutaj obecny wiceprezydent Gdańska. Pamiętamy, jak się zwracał do mieszkańców swojego miasta świętej pamięci Paweł Adamowicz. Wiemy, słyszymy, jak się zwraca obecna pani prezydent. Pan Paweł Trzaskowski, wiemy, jak się zwraca do mieszkańców Warszawy. Więc no, to jest jedna kwestia. Druga kwestia do pana Bartosza Węglarczyka, jako do przedstawiciela mediów odnośnie hejtu. Czasami tym pierwszym sygnałem jest sygnał z mediów, niepotwierdzony informacjami, gdzie w materiale są użyte nieodpowiednie słowa, które są sprzeczne z zapisem w Konstytucji, które mówi o domniemaniu niewinności do czasu orzeczenia sądu, tak? Więc no tutaj jakby pan mógł się odnieść do tego. Tu też to by było bardzo wymagające. I trzecia kwestia, trochę polityczna. No, jesteśmy podzieleni, prowadzenie jakiegoś tam fanpage'a na Facebooku, gdzie są wstawiane różne linki do artykułów, które artykuły te przekazują informacje, fakty, które rzeczywiście mają miejsce. Poprzedzenie takiego artykułu czasami jest poprzedzone komentarzem. W tym komentarzu jest zawarta, no fajne tutaj słowo padło, krytyka, ale gdzie kończy się ta krytyka, ocena, a zaczyna się hejt? To jest trudne. To wszystko. Dziękuję bardzo. Panie prezydencie. Dzisiaj to, co dotyka Warszawę, w trochę mniejszym stopniu dotykało Gdańsk w czerwcu zeszłego roku, dlatego że Gdańsk nie wprowadził karty LGBT, tylko Gdańsk wprowadził gdański model równości. I mówiliśmy, czy prezydent Paweł Adamowicz w czerwcu zeszłego roku, a przypomnę, to było przed wyborami samorządowymi, które były na jesieni tego samego roku, zdecydował się, że taki gdański model równości wprowadzi. Oczywiście wiedział, jakie koszty to polityczne niesie za sobą, dlatego że oczywiście opozycja te kwestie również próbowała podgrzewać. Ale perspektywa u nas była lekko szersza. To znaczy gdański model równości mówi o wykluczeniu z różnych powodów, między innymi z powodu orientacji płciowej, ale również z powodu wieku. Mamy dzisiaj wiele wykluczeń z powodu różnego wieku, z powodu pochodzenia,
czy z innych powodów, które w tym katalogu były wskazane. No i oczywiście, jak to w polityce, zawsze wyostrza się te rzeczy, które mogą trafiać na największe lęki ludzkie, więc oczywiście te kwestie związane z LGBT były w czasie kampanii wyborczej podnoszone. Ale dzisiaj wydaje mi się, że w Gdańsku tej kwestii nikt już nie podważa. Jeżeli się pojawiają głosy, no to one się pojawiają w jakimś marginalnym zakresie. Dlatego, że każdy z nas na którymś etapie życia z powodu tego czy innego może być osobą wykluczoną. I wydaje mi się, że tutaj wspieram, jak, na ile to możliwe, czy wspieramy, i prezydent Dulkiewicz też wspiera prezydenta Trzaskowskiego, że są momenty, w których lider, polityk nie powinien patrzeć na kapitał polityczny, tylko powinien iść na przekór, powinien mówić o tym, że znaczy przede wszystkim powinien reprezentować tę mniejszość, tę wykluczoną mniejszość. Dzięki temu jest szansa na budowę wspólnoty, czyli wspólnoty lokalnej w Warszawie, wspólnoty lokalnej w Gdańsku i wspólnoty europejskiej. Czyli sorry do wszystkich polityków, którzy się boją. To jest ten moment, w którym wszyscy powinniśmy być liderami i stawać czasami na przekór opinii publicznej, bo dzięki temu jesteśmy w stanie te nasze wspólnoty uratować. Dziękuję bardzo. Ja tylko, ponieważ pani mnie zapytała, to odpowiem szybko, że temat odpowiedzialności mediów to jest kompletnie oddzielny temat. Bardzo chętnie biorę w tym udział, aczkolwiek jeśli pani chce, to od razu powiem z góry, że standardy dziennikarskie w Polsce upadają. Ja mogę tylko ponosić odpowiedzialność za to, co się w Onecie dzieje, bo to są moi dziennikarze. I mogę tylko powiedzieć, że staramy się trzymać jak najwyższe standardy, co nie oznacza, że nie popełniamy błędów, bo je oczywiście popełniamy. Jeśli ma pani jakiś konkretny problem z czymś, co się ukazało w Onecie, bardzo zapraszam, serdecznie odpowiem. Jeśli chodzi o inną redakcję, podam nazwisko redaktora naczelnego. Dziękuję bardzo. Następne pytanie poproszę. Dzień dobry Państwu, Maciej Orłowski. Ja mam takie pytanie, nie nawiązując do sytuacji politycznej, odnoszę wrażenie, że w dniu dzisiejszym mamy zapewnione większe prawa zwierząt niż człowieka, co widać w wiadomościach również, dlatego ciężko ludziom się odnaleźć. Mam pytanie takie, od 2015 roku zawiązało się wiele grup społecznościowych związanych, nie nawiązuję do sytuacji politycznej, które prowadzą jakoby nadzór i opiekę nad grupami, fanpage'ami itd. Dysponują tonami materiałów na mowę nienawiści, groźby itd. Gdzie, do kogo, skoro wiadomo, że państwo nas nie ochroni, wiadomo, że nie istnieje taka komórka, wiadomo, że nie można liczyć na prawo samo w sobie, które bez względu na to, co nam zapewnia w Konstytucji, która jest non-stop łamana, gdzie te materiały skierować? Trzymać je, jaka jest rada państwa? Bo wiadomo, że dzisiaj każdy uważa siebie za autorytet. Ciężko nauczyć człowieka czy od nowa kultury, czy od nowa reakcji. Każdy uważa, że ma rację. W związku z czym, co admini mediów społecznościowych pracujący na zapleczu mogą zrobić z materiałami, które na wszelki wypadek bezpieczeństwa bądź dowodów trzymają w swoich zasobach. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Tylko powiem, że mamy ostatnie 15 minut, więc państwa bardzo proszę o krótkie pytania, a państwa o krótkie odpowiedzi. Kto chce odpowiedzieć na to? Ja to was mam. Proszę bardzo. Dziękuję panu bardzo. Zasłużyłem wreszcie na pana akceptację. Dziękuję. Trzymać je u siebie prawidłowo zabezpieczone, skatalogowane i w sytuacji, w której uważa pan, że powinny zostać one natychmiast usunięte, jeśli administracja rządowa sobie nie radzi, to poza zgłaszaniem do mediów społecznościowych taką naturalną drogą kliknij, zgłoś, wyślij. Sugeruję też wysyłać do działów prawnych największych serwisów korporacyjnych, które one są na terenie Europy. Większość znajduje się w Polsce w okolicach Ronda 1 albo w Dublinie. Dostępne są maile do działów prawnych na stronach z żądaniem usunięcia. Jasne, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Następne pytanie, proszę. Dzień dobry, Julia Kata, Fundacja Transfuzja działająca na rzecz osób transpłciowych. Ja się poczułam trochę przez pana Węglarczyka wyciągnięta do odpowiedzi jako psycholog, bo na początku debaty powiedział pan, właściwie zapytał, czy grupy wsparcia, czy wsparcie osobom, które doświadczyły takich sytuacji jest naprawdę potrzebne.
Ja przez 6 lat prowadziłam grupę wsparcia dla osób transpłciowych i proszę mi powierzyć, że ilość pociętych rąk, sytuacji, w których ktoś mówi napluto na mnie w tramwaju, albo sytuacji, w których sama widziałam, gdzie moja koleżanka jako osoba transpłciowa na przykład była nagrywana w metrze, bo ktoś uznał to za ciekawe, zabawne i coś, co można umieścić w przestrzeni publicznej. Myślę, że to tutaj pani, która mówiła wcześniej, jakby odpowiedziała bardzo jasno na to pytanie. Natomiast ja chciałabym bardzo wzmocnić głos pana Hołdysa, za który bardzo dziękuję, że hejt to już nie są tylko słowa, to nie jest jakaś tam rzecz rzucona w przestrzeń, która nie odbija się na ludzkich życiach i zdrowiu i dobrobycie psychologicznym i psychicznym. I chciałam się państwa zapytać, czy może nie wiem, podzielacie państwo moją opinię, że może już czas jest nie mówić tylko o hejcie, jako właśnie czymś, co gdzieś się znajduje w przestrzeni internetowej, a może czas zacząć pokazywać, co to naprawdę powoduje. Oczywiście też wzmocnione głosami osób, które tego doświadczyły i są na tyle silne i gdzieś może znalazły wsparcie, aby mówić o tym głośno. Bo moim zdaniem już mówienie tylko o tym, że to jest złe i niedobre, to już trochę jest za nami. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Myślę, że tutaj nie potrzebujemy żadnej odpowiedzi. Dziękuję pani za tą opinię bardzo. Proszę bardzo. Dzień dobry, Rafał Bromski. Proszę państwa, ja z taką trochę pytaniem, obawą, czy słowo hejt trochę nie trywializuje tego problemu. Czy nie lepiej tego nazywać po prostu nienawiścią, tak jak i to za każdym razem robić. Tak jak słowo sorry trochę trywializuje problem zamiast słowa przepraszam, gdy je wypowiadamy. I jeszcze jedna taka sugestia. Fajnie by było, żeby taka debata również się odbyła na Woodstocku, przepraszam, na Poland Rocku. Bo tam też myślę, że byśmy wspólnie wypracowali jakieś super rozwiązania, które by można wcielić w życie i żeby Polska była takim przykładem na skalę światową, jak walczyć z tym problemem nienawiści. Dziękuję ślicznie. Ja tylko odpowiem, dziękuję, że posługujemy się słowem hejt, no bo dzisiaj będzie ono zrozumiałe dla wszystkich, ale także przed tą debatą mówiliśmy, że po raz kolejny będziemy na festiwalu mówili o tych sprawach, bo mówiliśmy rok temu, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich jest od wielu lat obecne na festiwalu. Zaczęliśmy od takiego jakby nieśmiałego przybliżenia tego urzędu młodym ludziom, a okazało się, to był strzał w dziesiątkę, a więc wszystkie takie pobyty kończą się super prelekcjami, rozmowami, praktycznymi radami. Oczywiście, że będziemy o tym rozmawiali, a więc także odpowiadając tutaj panu na to pytanie, czy gromadzić te dokumenty, czy nie, bo widzimy wszyscy, że mamy jeden problem, a więc nie ma na dzień dzisiejszy takiego adresu, gdzie by z tym pójść. Znaczy można pójść, ale wiemy też, że jest to taka właśnie droga przez mękę. Często jest to umarzane. W moim przypadku wiele rzeczy, które zgłasza fundacja, są umarzane. To po to też o tym tutaj mówimy, żebyśmy my byli w kontakcie z Biurem Rzecznika, abyśmy się przygotowali jeszcze bardziej, może się coś zmieni. Ten list do pana premiera właśnie zawiera spośród tych kilkunastu punktów także takie punkty, które mówią o tym, żeby to prawo było przestrzegane albo żeby było właśnie takie wyczulone na to, że jest gdzieś, jest tym problem obywateli, problem organizacji, abyśmy tego nie odsuwali od siebie. Będziemy się starali zrobić kolejny krok. Mamy kilka miesięcy po to, żeby na festiwalu znowu o tym rozmawiać. To nie jest zakończona debata. Dzisiaj rozmawiamy, jak sami widzimy, jeszcze nam brakuje takiego rozpędu, żeby szukać szalonych pomysłów, żeby się wyluzować. I myślę, że jeszcze chyba parę debat przed nami, gdzie będzie rozmowa niestety o problemach. O tym, o czym pani mówi, o czym tutaj pan mówił. To są nasze problemy. Jest ich tak dużo i tak nierozwiązane i tak niedotykane, że musimy to przejść. Okej, jesteśmy na to gotowi. Kolejnym etapem będzie przystanek Woodstock. Pierwszy, drugi, trzeci dzień sierpnia. Spytajcie rodziców, jak was puszczą, to się widzimy. Ja tylko jeszcze dodam, obejrzyjcie państwo rozmowę z zeszłego roku z Anią Rubik, na przykład na SP. Połowa tej rozmowy była o hejcie oczywiście, którego ona pada ofiarą bardzo często i bardzo chętnie też rozmawia na ten temat. Bardzo panią proszę. Moje nazwisko Barbara Szostak. Ja chciałam poruszyć temat uczniów z niepełnosprawnościami, którzy trafili
szczęśliwie bądź nieszczęśliwie do szkół ogólnodostępnych jako do edukacji włączającej. I tutaj jest problem z rodzicami. Rodzicom stawiają sobie bardzo dużo problemów i właśnie tę mowę nienawiści. Nie akceptują obecności często, bo ja nie mówię o wszystkim, nie generalizuję tego. Nie akceptują obecności dzieci, uczniów niepełnosprawnych w klasie. Uważają, że obniża to bardzo mocno poziom. Bardzo się brzydko zachowują w stosunku do rodziców tych uczniów. I teraz to taki problem jest. Ja tak słucham tej debaty, jest wspaniała i cieszę się, że tutaj trafiłam, ale tak, mam pytanie, czy na przykład taka debata kierowana właśnie do uczniów, do rodziców, bo ja nie mogę znaleźć nawet osoby takiej, która by przeszkoliła rodziców, a tym bardziej to, co powiedział pan Hołdys, że nie przemówienia, nie takie wskazówki jakby gołe, tylko praktyka jest najbardziej skuteczna. Co zrobić właśnie, czy taka debata mogłaby się odbyć z rodzicami w tych szkołach, które taką mają potrzebę? To jest bardzo ważne, naprawdę. Ja bardzo się dużo tutaj dowiedziałam i po prostu aż energią kipię, bo chciałabym, żeby to się przeniosło także do szkół. Do szkół, które mają problemy, bo nauczyciele często stają w obronie swoich uczniów z niepełnosprawnościami. Tam się znajdą też autystycy, aspergerzy, gdzie zachowania są często niekonwencjonalne i one jakby zaburzają tok lekcyjny. To jest zrozumiałe, ale trzeba też umieć sobie z tym poradzić. I rodziców też, bo poprzez mowę złą rodziców, które rozmowy się odbywają w obecności dzieci w domach, to się przenosi do szkół bardzo. Dziękuję pani bardzo. Wiem, że pan rzecznik chce coś powiedzieć, ale na końcu, pan tradycyjnie na końcu. Ale ja bym chciał Zbyszka wywołać. Zbyszek, zostałeś wywołany tutaj tym pytaniem. A, dobrze. Ja sobie staram notować rzeczy, które mówicie, nie licząc na to, że dostanę głos. Skoro dostałem, to tylko wspomnę o nich, bo są ciekawe. Bo ja je wszystkie mam na koncie. Ja próbowałem sobie z nimi radzić społecznie. Może dlatego, że ja się wywodzę. Ja tu mieszkałem w tym regionie i tu żulerka była zdrowa i trzeba było przetrwać. I pierwszy hejt to było pisanie kredą, nie kredą, tylko cegłą na ścianach. Bardzo znieważające różnych ludzi, kobiet, dziewczyny i tak dalej. Więc to jest, mówię, to istnieje. Ale jak sobie z tym radzić? Ja wam powiem o kilku przypadkach, które rodzą hejt w sposób bezszelestny. Mój syn chodził do szkoły, w której na lekcje religii 3 osoby nie chodziły. On, ponieważ zdecydowaliśmy, że on będzie dokonywał wyboru jako dorosły człowiek, jedna dziewczyna buddystka i jedna osoba prawdopodobnie wyznawczyni judaizmu, chłopak wyznawca judaizmu. Hejt dotknął ich dlatego, że byli odmieńcami i nie chodzili, byli gorsi. Taki prosty fakt, jak właśnie odsunięcie kogoś od grupy spowodował, że oni byli napiętnowani jako gorsi. Myśmy starali się zrobić wszystko, żeby odwrócić rolę, żeby im zazdroszczono, że oni są lepsi. Ale siła tej jazdy, wyzywania od Żydów i tak dalej, ludzi, którzy tylko ze swojego prawa chcieli skorzystać i nie robili nic złego, był ogromny. Nabijano się z chłopca, który był bardzo wątły. Szydzono z niego maksymalnie. Uruchomiłem grupę, całą klasę. A z tą klasą w ogóle uczyłem czwartoklasistów manier, żeby szanowali dziewczynki, bo tam była dziewczynka z takimi plamami na ręku, to z niej szydzili. Przy wszystkich pocałowałem ją w rękę i się nagle oczy zrobiły wielkie w całej klasie, a potem ją już przepuszczali pierwszą do klasy i szanowali, bo była piękna. Ten chłopiec wątły okazał się być świetnym skoczkiem pływackim z trampoliny, z wieży. A to malutki, a nie? Mnie tam 11 lat miał. Zorganizowałem grupę dopingową. Nikt tego nie znał. Cała klasa się nauczyła piosenki. Poszliśmy do Pałacu Kultury. Wszystkie inne szkoły, dzieci w samotności ze swoimi nauczycielami, ewentualnie mamą, tatą, a tu jeden chłopak i 15 kibiców, którzy skandowali jego imię i cieszyli się. I przełamana została bariera szydery z niego.
To są konkretne działania w sprawie filmowania ludzi LGBT, co jest dla nich na pewno upokarzające, bo oni wiedzą, że to nie ze względu na ich jakąś wyjątkowość pozytywną, tylko dla szydery to się robi, żeby to potem wrzucić do internetu i jeszcze opisać odpowiednio. To jest w ogóle, jak mówimy o hejcie, to mówimy z reguły o słowach, a przecież można fotomontaż komuś zrobić, zrobić quasi pornograficzne fotki z koleżanką z klasy. Wykańczać ludzi można na miliony sposobów. Otóż nie chcę skłamać, ale 15 lat temu udałem się z pewnym projektem, zresztą nie był to mój pomysł, była to próba skopiowania pewnego pomysłu, do pani Hanny Gronkiewicz-Waltz, ówczesnej prezydent Warszawy. Chodziło o stworzenie projektu edukacyjnego dotyczącego telefonów komórkowych z możliwością filmowania. To był ten moment, kiedy uczniowie wrzucili kubeł na śmieci nauczycielowi na głowę, co jest objawem hejtu, radykalnego, krańcowego hejtu z pogardą połączonego totalną. A potem jeszcze było to filmowanie owej dziewczynki, która popełniła samobójstwo, żeby urządzić festiwal filmów komórkowych i te komórki pieprzone przerobić na narzędzie pozytywne. Nie po to, żeby wsuwali je pod uchylone drzwi w kiblu i filmowali dziewczyny pod spódnicą, tylko żeby nakręcili film. I ja scenariusze takich filmów przedstawiłem wtedy. Chodziło o sfinansowanie tego. Dowiedziałem się od pani Gronkiewicz-Waltz, że to jest niepotrzebne. A ja uważam, że to jest bardzo potrzebne i można było wtedy wyprzedzić mnóstwo zdarzeń poprzez oswajanie demona, bo dla mnie te wszystkie historie, o których mówię, to przebranie kogoś w hidżab, to nauka filmowania kontrowersyjnych sytuacji, być może spotkanie z osobą LGBT w jakichś warunkach, albo stworzenie spektaklu teatralnego, w którym między innymi jedna z koleżanek będzie lesbijką, ale zostanie to zrobione w sposób taki, że bohater wyjdzie zwycięsko w tym spektaklu i szkoła to obejrzy. Może wtedy ci ludzie to zrozumieją, w czym uczestniczą. Bo tak, to jest po prostu lesba, lachociąg, wiecie, pedał i tyle. To nie są osoby. To są takie stemple. Tam ktoś powiedział, muszę zwrócić uwagę na to, bo to moja osobista rzecz, że psy mają, zwierzęta mają tutaj lepiej strzeżone swoje prawa. Informuję, że nie. Nie jest tak. Mieszkam na wsi i psa zabić za to, że nie zaszczekał w nocy, kiedy lis kurę ukradł. To jest w ogóle 5 sekund. Więc nie mówmy, nie porównujmy ludzi do zwierząt, bo ludzie są bardziej wyrafinowani w swoim bestialstwie niż zwierzęta, które kierują się jednak tylko i wyłącznie odruchem potrzeby, a nie intrygi, prawda, zaszczucia, wykończę go, ona jest ładna, to jej zrujnuje życie, powiem, że ma HIV. Rozumiecie? Tych mechanizmów jest niezliczona ilość. To nie jest ty świnio, ty szmato, ty faszysto. To są tylko etykietki rzucone. Tego się dzieje mnóstwo. Natomiast ja mówię o rzeczach, które potrafią zrujnować życie. Tu pani mówi o przypadku jej i 7-letniego dziecka. Prawdopodobnie wynikało z kontekstu, że jest nękane przez jednego człowieka. No było zdarzenie, że lekarz został pozbawiony właściwie możliwości wykonywania zawodu przez pacjentkę, która go zajechała w internecie. Odwiedziła wszystkie portale internetowe medyczne, żeby go zrujnować. Te rzeczy się dzieją. No to trzeba spróbować z tym walczyć u źródeł. Wśród dorosłych nie jestem specjalistą, jak to robić. Każdy musi znaleźć swoją metodę. To wszystko zależy od przypadku. Ale w szkołach, gdzie się uczy ludzi, czy będziesz rasistą, czy nie, można nie metodą wykładu, tylko jeżeli jest chłopiec czarnoskóry, czy dziewczynka ciemnoskóra w szkole, spróbować zrobić z nią coś wspólnego, tak jak w amerykańskich szkołach jest z reguły, kiedy jest ofiara i jest taki słabeusz w szkole, co ledwo chodzi, w ogóle nie wiem, może nawet po jakiejś chorobie utrudniającej poruszanie się. Robi się bardzo często zawody przeciągania liny, konstruując dwa zespoły w ten sposób, że no jeden przegra, chyba że go weźmie, to wtedy wygra. I nagle okazuje się, że ta oferma staje się bohaterem, który uratował naszą drużynę. Ale to trzeba na terenie szkoły uczyć szacunku takiego elementarnego. To są takie... Ja tego znam taką ilość, tego jest w internecie od cholery, w amerykańskich szkołach, na kampusach, konkursy literackie, wiersze Brave New Voices, gdzie stoi dziewczyna żydówka z dziewczyną islamską i opowiadają, urodziłam się któregoś dnia
przy świecach, jak się nazywają, że tak jest, a druga urodziłam się tam tak i mój ojciec wierzył w Boga, mój też. Mnie nie wolno wyjść na dwór w momencie, kiedy nie ma przy mnie mojego brata. Mnie też, chyba że skończę 18 lat. I zaczynają ze sobą rozmawiać, a na koniec studiuję fizykę, ja też. I siedzimy w jednej ławce. I się okazuje, że to może po prostu zdewastować wszelkie stereotypy takie typu, że to jest Arabka, a to Żydowa. Ona zresztą mówi, ta Żydówka, sobie. O mnie się mówi, że ja kradnę portfele mężczyznom. A o mnie się mówi, że mój brat ucina głowy. To mówią w spektaklach, ale na widowni siedzą tysiące ludzi. Tu powinni być nauczyciele. To wam od razu powiem. Tu powinni być nauczyciele ze szkół. Pan Bogusław. No, ja, jeśli już tutaj jestem, to no, jeśli się po obowiązku coś tam jeszcze dodać od siebie. Ja z zazdrością słucham tego, co mówi pan Zbyszek, ile on ma konkretnych, bardzo konkretnych rzeczy, które zrobił, które zainicjował. No ja się nie mogę pochwalić czymś takim, ale do głębi trzewi się identyfikuje z tym, że trzeba partycypować właśnie, że trzeba czynnie, że trzeba uczestniczyć. I mnie się wydaje, proszę Państwa, że każde posunięcie, które przeciwstawia się dyskryminacji, jest posunięciem na rzecz jakiegoś tam fragmentu walki z nienawiścią. Wszelkie cokolwiek byśmy mogli zrobić, żeby przestać dzielić, żeby ten problem obcy, a inny, żeby ten obcy był postrzeżony jako inny, który jest interesujący, który, od którego można się coś nauczyć, który może zainspirować. I mnie się wydaje, że w prawie zdaje się mówi, że jest jego litera i jego duch. Ja się teraz nie będę odnosił oczywiście do prawa w świetle autorytetów, które są przy tym stoliku. Tylko ja chciałem powiedzieć, że doprawdy jest się gdzie odnieść ze swoim bólem, ze swoim dramatem wynikłym z mowy nienawiści. To doprawdy jest Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, i które przecież ma ramiona otwarte dla wszystkich, którzy mają problemy. I na tyle, na ile wiem, niemal we wszystkich przypadkach radzi i interweniuje w sposób bardzo konkretny. Ale są też organizacje pozarządowe. No nigdy więcej, nie mam słów uznania dla organizacji nigdy więcej. Tą najbardziej znam, ale można byłoby wymienić przecież tutaj inne, które też przychodzą z pomocą na miarę możliwości. No, świat idealny prawdopodobnie nie będzie inny nigdy i wszelkiego zła nie przewalczymy. Ale chcę powiedzieć, że jest również, i to chcę powiedzieć, że przecież jest wiele programów naprawdę realizujących to przesłanie oswajania z drugim, z innym, odczarowywanie tej obcości. Uczestniczę w kilku stowarzyszeniach, fundacjach, między innymi w takim stowarzyszeniu fundacji, przepraszam bardzo, Inna Przestrzeń, która wzięła taki priorytet działania na rzecz wielokulturowości. Ileż tam jest programów, ileż jest festiwali, ileż jest najrozmaitszych spotkań, które właśnie przełamują, pokazują wielokulturowość jako coś bardzo pozytywnego, bardzo interesującego, który przełamują ten stygmat obcości, która jakoby zagraża. A ostatnią rzecz, którą chcę powiedzieć, że tak właśnie wspominałem o tej literze i prawie, o tej literze i duchu. Więc mnie się wydaje, że ogromnie dużo zależy od klimatu,
który powoduje to, że jest też no wielkim wkładem w walkę z przejawami nienawiści. Przy czym jestem bardzo za tym, o czym wspomniał jeden z panów, żeby nazywać rzeczy po imieniu. Rzeczywiście hejt, przejęliśmy to hejt. Mówmy o mowie nienawiści. Ale chcę powiedzieć o tych klimatach. Przecież to, co robi Jurek, ten festiwal kostrzyński i cały szereg innych inicjatyw tego typu, to przecież, proszę państwa, gdyby nie takie inicjatywy, o ileż byłoby gorzej. To jest to przeciwstawianie się tego dobra i zła. Przecież ile dobra wnoszą właśnie tego typu inicjatywy, takie programy, o której wspominałem na rzecz multikulturowości w jednej z moim stowarzyszeniu, czy ten ogrom prac, ten ogrom idei, ten ogrom dobrej myśli, jaką wnosi i konkretnego działania, jaką wnosi Fundacja Świątecznej Pomocy. Mnie się wydaje, że to jest ta ogromna siła, która no, pcha ten świat do przodu i przeciwstawia się między innymi tej mowie nienawiści. Wyobraźmy sobie, co by było i jakby nas, o ile bardziej by nas ten hejt dotykał, gdyby właśnie tych inicjatyw by nie było. Dziękuję bardzo, to tyle z mojej strony. Dziękuję bardzo. Przyznam się szczerze, że chciałem kończyć, ale wstawił się za państwem Krzysztof. Dzięki. W związku z tym dzięki. Wprowadźmy zasady sejmowe. 30 sekund na jedno pytanie. Bardzo proszę. Straż gasi hejt w zarodku. Sprzedam wam hasło. Tak, mobbing, stalking, co tam, hejtowanie, co jeszcze? Parę innych określeń. Polacy nie gęsi swój język mają. Spróbujmy pójść w tą stronę. Gnoimy, ubliżamy, niszczymy, poniewieramy. Waldek z Hanką zhejtowali Jasia, a Waldek z Hanką sponiewierali i naubliżali Jasiowi. Jest inny odbiór? Jest. Może spróbujmy, żeby to był czysty, jasny, mocny przekaz i wtedy może to do takich ludzi, do których to niekoniecznie musi docierać. Może coś im otworzy gdzieś tam z tyłu głowy i będzie OK. Dziękuję bardzo. Bardzo dobry pomysł. Bardzo proszę. Ja chciałam podziękować bardzo za tą dyskusję i tą debatę. I bardzo wiele ważnych tematów poruszyliśmy i cieszę się, że ci ludzie, którzy zostali skrzywdzeni, też zabrali głos. A ja chciałam dorzucić taką pozytywną cegiełkę do tego, co się dzieje też w Polsce i wśród ludzi nas. I chciałam właśnie dać przykład na to, jak każdy w swoim środowisku może zrobić coś dla innych i na rzecz przeciwdziałania mowy nienawiści. Program Projektor Wolontariat Studencki jest miejscem spotkania studentów z młodymi ludźmi w szkołach i też podejmuję ten temat. W małej szkole w Przeworsku powstał projekt Weź nie hejtuj, weź się przytul, na którym studenci zanimowali młodzież, która sama zechciała poruszyć ten temat, bo był dla nich ważny, do tego, żeby zrobić dzień przytulania. Pod hasłem Weź nie hejtuj, weź się przytul została zrobiona kampania też fotograficzna, gdzie dziewczyny, wolontariuszki dały się pomalować w nienawistne hasła, sfotografować i pokazać to i powiedzieć nie w tej szkole. Więc tak naprawdę każdy z nas w swoim środowisku może podziałać. Zarówno student, uczeń, jakby w swoim środowisku pracy też powiedzieć stop właśnie w takie proste sposoby, też artystyczne, o których powiedział pan Zbigniew Hołdys i inne sposoby bardzo kreatywne. Powiedzieć po prostu stop tej mowie nienawiści. Dziękuję bardzo. Dziękuję pani bardzo. I ostatnie słowo tym razem Jurek. Proszę państwa, tak jak też i Zbyszek zauważył, ciągle Zbychu, ale dobrze, że jesteś, bardzo ci dziękuję. Tak jak Zbychu zauważył, też myśmy mieli nadzieję, że sala będzie pękała w szwach, że będzie nas to wszystkich interesowało, ponieważ na samo hasło, że hejt i hasło hejt, jednak dużo ludzi bardzo reaguje. Te badania, o których mówiłem na samym początku. Ludzie wiedzą, o co chodzi, ludzie wiedzą, jak to dotyka i bardzo dużo ludzi hejt dotknął. Ta mowa nienawiści
nad nami krąży, panuje i także tutaj mówiliśmy o tym, że czujemy, że ona jakby narasta. Ona nie jest mniejsza, ona jakby ma może dobrą glebę, ale nie chcę już dalej iść w tym kierunku. Bardziej chcę powiedzieć o tym, że spróbowaliśmy się spotkać na takim gruncie, a więc zrobić otwartą debatę, zrobić debatę z jednej strony z tak bardzo tutaj poważnymi ekspertami, ludźmi, którzy po prostu się na tym znają i siedzą w tym przez cały czas. Ktoś tutaj powiedział, że Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich ma te otwarte ramiona. Ty powiedziałeś i oczywiście przyjmie każdy nasz głos, taki głos pretensji, ale także pamiętam, jak praca Rzecznika Praw Dziecka była trudna, ponieważ tych najróżniejszych skarg jest mnóstwo, a mam uczucie, że twojemu urzędowi no nie jest łatwiej, żebym nie powiedział gorzej, może powiem trudniej niż to było 3 lata temu, 4 lata temu. W związku z tym to jest także jakaś taka pojemność, która no nie pęknie, to nie jest z gumy i to także się gdzieś tam zatyka. Ale mieliśmy plan, że oczywiście po tej debacie, którą sobie sumujemy, którą każdy opisze po swojemu, my jako Wielka Orkiestra opiszemy ją w taki sposób, jak ją tutaj widzimy. Spotkaliśmy się, mówiliśmy o tym, że padło parę propozycji, jak uczyć, jak przeciwdziałać, jak sobie z tym radzić. Może jeszcze za mało, ale może one wyjdą w momencie, kiedy my na naszej stronie otworzymy też taką podstronę, czy dzieląc się z tym, będziemy zapraszali wszystkich was, żeby ta grupa wsparcia, ludzi rozumiejących, że jest to problem, od pana, który powiedział, czy za słowo faszysta karać, czy też nie. I tu byśmy musieli mieć osobną debatę, kontekst, w jakim to było powiedziane, tak jak tutaj tak samo stwierdziliśmy. Po problem pani, która mówi, że jest hejtowana, jej najbliżsi w rodzinie. To są takie sprawy nasze, w których jesteśmy mocno osadzeni. Wiemy, co na ten temat mówić. Ale my chcemy pójść dalej. Chcemy stworzyć coś takiego, a zaczniemy od nas tutaj samych, żeby ludzie chcąc obejrzeć, co się tutaj działo, żeby także zobaczyło nas tutaj, uśmiechniętych, żeby nas zobaczyło, że jesteśmy z naszymi koszulkami, które będziemy chcieli teraz prosić, żebyście je wyjęli z tej folii, żebyśmy się sfotografowali, żebyście je wzięli do ręki, żebyśmy pokazali wszystkim, że zebrała się ta grupa ludzi tutaj u nas, którzy są razem z nami i chcieliśmy o tym mówić. Każdy ma jakiś swój na to patent. Bądźmy różnorodni. To jest niezwykle ważne. Kiedy zapraszają mnie firmy do takich wykładów motywacyjnych, to ja mówię, bądźmy różnorodni. Jak będziemy tacy sami, no to będzie nudno i będzie po prostu słabo. Bądźmy różnorodni, bo w ten sposób się także napędzamy na siebie. Jesteśmy bliżej siebie. I proszę państwa, na koniec będę prosił, żebyście wszyscy przyszli nawet z góry tutaj do nas bliżej, ci, co mają koszulki, bo chcemy zrobić taką fotę. Chcemy, żeby ta fota poszła w świat, żeby ludzie, którzy nie mogli dzisiaj być, albo którzy właśnie mają swoje bardzo słabe chwile, bo właśnie przeczytali coś na swój temat, zobaczyli nas tutaj wszystkich, że my byliśmy razem z wami, że chcemy być razem z wami. Jeżeli ktoś nie ma koszulek, kto chce założyć, to zakłada. Jeżeli ktoś chce ją trzymać w ręku, gdzie ją trzyma w ręku, zaraz tutaj prosimy fotografa do nas. Właśnie nie wiem, jak to zrobić, jeżeli chodzi, tak, my stoły, choć, pokojowy patron, chodźcie pomóc nam usunąć stąd stoły. Panelistów bardzo prosimy też o powstanie i zaraz będziemy robić, czy robimy zdjęcia stąd na scenę, tak? Będzie wygodniej? To słuchajcie, co tu dużo gadać, zapraszamy was na scenę wszystkich, pomieścimy się, chodźcie, to będzie naprawdę super fota. Pokojowy patrol, pomóżcie nam zdjąć te wszystkie krzesełka, a moi drodzy, my tak powolutku, jeżeli już może tak cichutko, my się nie chcemy bić, będzie super, tak gdzieś tam w tle, zapraszam bardzo wszystkich tutaj do nas. Stoliki pójdą na boczek, a my postaramy się tak być razem. Tylko krzesełko z panią tłumacz jest tutaj z nami przez cały czas, czyli pani Karina jest cały czas, bo będą jeszcze polecenia. Prosimy, mieścimy się wszyscy. To będzie naprawdę piękna fota. Część nawet osób może stanąć tutaj niżej, tak żebyśmy się wszyscy widzieli. Moi drodzy, to naprawdę jest ważny moment. To jest naprawdę ważny moment, bo zawsze po czymś takim musi zostać taki ślad. Taki ślad, po którym my się wszyscy będziemy czuli, że nawet jeżeli nie wszyscy znaleźli czas, aby do nas przyszli, samo południe, godzina 12, ale przyszliście wy do nas
i my, czyli wy wszyscy, bądźcie takim ramieniem dla tych, którzy no nie chcą się bić, bo się chcą całować, a jeżeli bomba, to tylko wojna, to tylko witaminowa, to właśnie o tym chcemy wam mówić. Pierwszy, drugi, trzeci dzień sierpnia będziemy na najpiękniejszym festiwalu świata i nagle okazuje się, że pani Karina jeszcze cały czas jest w pracy, to jeszcze jej nie dziękujemy, że moi drodzy, pierwszy, drugi, trzeci dzień sierpnia, że nagle jesteśmy w tak ogromnym tłumie ludzi i nagle okazuje się, że te zasady współżycia obywatelskiego, takiego społeczeństwa obywatelskiego świetnie dają radę. A więc także znajdźmy taki optymistyczny akcent na sam koniec. Jesteśmy fajnym narodem, jesteśmy fajną grupą w środku Europy, jesteśmy fajnymi Polakami, którzy mają poczucie humoru, którzy potrafią się śmiać z siebie, z innych, nie obrażamy, którzy potrafią słuchać muzyki, którzy potrafią się ze sobą bawić, którzy wielkim, ogromnym, tutaj tak musi być wszyscy, żeby nas było widać, wielkim, ogromnym, takim przeogromnym tłumie dają komuś impuls pozytywny. Dziękuję, że przyszliście. Dziękuję bardzo. Bartosz Węglarczyk, wielkie brawa. Rafał Pankowski, Anna Błaszczak-Banasiak, Joanna Grabarczyk, Zbigniew Kołzys, Bogusław Stanisławski, ale także Magda i Dorota, które to wszystko malowały, rysowały. I już teraz pani Karina jest chyba wolna, ale siedzi, ma dobre miejsce, jest wśród nas. Moi drodzy, jeżeli ktoś jeszcze ma koszulkę, jeżeli ktoś jeszcze może być razem z nami, pana z Kanady, zapraszamy też do nas, pana z kuriera kanadyjskiego. A gdzie koszulka? Proszę ją wziąć do ręki. W ten sposób będzie pan razem z nami. Mocno pan wszedł. I pana do góry. Dziękuję. I chcę powiedzieć jedno, że tu było fajnie, dużo było ciekawych, ale za długo mówili. Druga sprawa. Proszę państwa, ja byłem, nie wiem dlaczego, jedynym prawicowcem. A uważam, że byłoby jeszcze lepiej, gdyby ludzi było tego, żeby się kłócili, ale nie gadali tak, jak niektórzy tutaj gadali. Dziękuję w każdym razie, że byłem tutaj. Dziękuję. I od razu mówimy, być może tę salę za następnym razem wypełnią prawicowcy, ponieważ to była absolutnie otwarta przestrzeń Muzeum POLIN, gdzie dzisiaj byliśmy i gdzie dzisiaj mogliśmy dyskutować. To dobrze, że pan to mówi, może istotnie niektórzy mówili za długo, ale próbowaliśmy mówić o wszystkim. Moi drodzy, gdzie mamy fotografa? Tu mamy fotografa, nie mówię, że trzeba podskoczyć, ale teraz pełną piersią. A więc ja nie hejtuję, ja rock'n'rolluję. Cis mocno do Lukasa. Proszę, proszę, to inaczej. Moi drodzy, jeszcze raz Zbyszek, ale ty nie nas, tylko my z tobą też chcemy. Chodź ty. Słucham? Nie ma to dla Zbyszka koszulka. Natychmiast. A moi drodzy, jeszcze na sam koniec, jeżeli możecie przygotować się do Kasi, do utworu Kasi, to tylko jeszcze do tych wszystkich, którzy tutaj są. I za mną i przede mną. Moi drodzy, niech was nie ciągnie do foka. Niech was nie ciągnie do miejsc, gdzie jest fok, gdzie ludzie są nabuzowani, gdzie ludzie złoszczą się. Niech was ciągnie do takiego miejsca, gdzie wszyscy będziecie czuli, że się coś robi, że jest coś pozytywnego, że jest coś fantastycznego. Niech was ciągnie do takiego, do dobrego miejsca. Mówi się, że Polska jest podzielona. Ja w to nie chcę wierzyć, ponieważ zobaczcie, kiedyś były dwa kraje niemieckie. Okazało się to nieprawdą, nieważne ile to trwa. Nie, uważam, że nieprawdą jest, że są dwa państwa koreańskie. Nie zróbmy niczego, aby powiedzieć, że są dwa kraje pod tytułem Polska. Nie ma tak. My nie powinniśmy na to się zgodzić, nie powinniśmy mogli nawet myśleć o tym. Jest jedna Polska dla wszystkich. I teraz chciałem na sam koniec, gdzie będziemy jeszcze na chwilę patrzyli w stronę aparatu fotograficznego. Kasia zaśpiewała przepiękny utwór dwa lata temu na najpiękniejszym festiwalu świata. To nie jest jej utwór, posłuchajcie pierwszych dźwięków, czyli utwór Kazika, ale właśnie mówi o tym, że świat nie powinien być podzielony, że dom nie powinien być podzielony. Powinniśmy mieszkać w jednym domu, nie powinniśmy się chować za firankiem, a gdzieś patrzeć na oświetloną ulicę, bo ktoś się tam czuje wspaniale, rewelacyjnie. Kasia Nosowska zaśpiewała ten utwór, a my na festiwalu wszystkim mówiliśmy, nie dzielmy się, pamiętajcie o tym. Dziękuję wam wszystkim. Schodząc z tej sceny, byliście mogli spojrzeć na ogromny telebin. Nie podziały.
Przyjmy podziały. Likwidujemy tunele między nami. Jak się nazywa? Przejścia między nami. Bariery. Nie ma być żadnych barier. Bardzo panu dziękuję i to jest bardzo gorące. Wielkie brawa. Kurier kanadyjski, tak jak ja usłyszałem. Goniec Toronto. Bardzo dziękujemy i wam wszystkim dziękujemy. Dziękujemy Pokowy Patrol, dziękujemy całej ekipie technicznej, która przygotowała. Dziękujemy fundacji, moi drodzy. Żegna was Kasia Nosowska. Mój dom murem podzielony. Oby tego nigdy nie było. Dziękuję za debatę, dziękuję za cierpliwość, dziękuję za słuchanie, dziękuję wszystkim, którzy tutaj przybyli. Bardzo właśnie. Nie szukamy teraz tego. Po co tak aż patetycznie? Dziękuję bardzo. My się nie chcemy bić.